Sera. Witam wszystkich serdecznie na webinarze związanym, jeszcze nie powiem, z czym związanym, ale w ramach programu Zaprogramuj Przyszłość. Witam serdecznie wszystkich, mimo tego, że zaczyna się długi weekend, pewnie już jesteście myślami gdzieś dalej. Ja nazywam się Teresa Smoleń i najbliższe 4 godziny będziemy spędzać razem z sobą, mam nadzieję, że w bardzo miłej atmosferze. Witam wszystkich, których być może już gdzieś widziałam i tych, których nigdy nie widziałam. Mam nadzieję, że jesteście tam i w ogóle mnie słyszycie, że raczej nie jestem tylko taką buzią machającą. Jeśli mnie słyszycie, to napiszcie proszę na czacie, że jesteście. Czy wszystko dobrze słychać, czy jest ok? Ktoś tam się powoli ujawnił. Świetnie, cieszę się. Ja nie ukrywam, że mam takie jedne już nadgryzione słuchawki, które zdecydowanie wolę, więc mam nadzieję, że będzie faktycznie przez nie dobrze wszystko słychać, bo dobrze się mi z nimi pracuje. No, czas jest wymagający. Dzięki, Paulina. Słuchajcie, ja od razu na początku zapytam, czy, ponieważ ja przyjmuję takie założenie, że ponieważ jesteśmy koleżankami i koleżankami po fachu, koleżankami i kolegami również, bo widzę, że też mężczyźni, znajomi bardziej bądź mniej są na czacie. Czy nie macie nic przeciwko, jeśli będę zwracała się do Was przez czas webinaru na ty? Super, świetnie, bardzo Wam dziękuję, bo to zdecydowanie ułatwi mi komunikację i będzie dla mnie sporym ułatwieniem. Świetnie, dzięki Grzegorz. I cieszymy się, że mężczyzna na pokładzie zwykle ujawniają się na samym końcu, bo zwykle to większość pań. Słuchajcie, jaki mamy plan, jeśli chodzi o ten webinar? Czy ktoś jest już kolejny raz na webinarze? Czy raczej pierwszy? Myślę o webinarach oczywiście programowych w ramach Zaprogramuj Przyszłość. Czy to raczej pierwsza styczność, czy kolejne? Bo to też istotne, żebyście wiedzieli, jak to będzie wyglądało z perspektywy naszego czasu. Dobrze, dobrze, Grzegorz, wspieraj dzielnie dziewczyny. Słuchajcie, dla osób, które, świetnie, bo widzę, że część jest faktycznie pierwszy raz. Dla osób, które są pierwszy raz dzisiaj, to z takich kwestii technicznych. Webinar trwa 4 godziny. Będziemy mieli w trakcie przerwy, myślę, że po około godzince 15, będziemy mieli taką chwilę, żeby zaparzyć sobie kawę, żeby wrócić tutaj do rzeczywistości, odświeżyć troszkę umysł. Natomiast na sam koniec naszego webinaru mamy przewidziany taki czas na pytania, co nie oznacza, że w trakcie webinaru nie możecie ich zadawać. Mam nadzieję, że jeżeli coś się pojawi, bądź coś będzie niejasne, to, że na szybciutko będziecie na czacie wrzucać taką informację, to postaram się na bieżąco to precyzować. Świetnie, dzięki. Dziękujemy za pomoc, Grzegorz. Natomiast te informacje, które będą się pojawiały w trakcie webinaru, zarówno te, które będą na prezentacji, jak i te, które będę podawała tutaj do Was dzielnie, będę starała się również wrzucać na czat. Dlatego z takich rzeczy praktycznych zachęcam Was do tego, żebyście jednocześnie otworzyły sobie na przykład jakiś plik Word bądź inny edytor tekstu, w którym będziecie sobie zapisywać te aktywne linki, które będę wrzucała na czat, dlatego że ułatwi Wam to później odnalezienie się w materiale, który będzie. No i przede wszystkim nie będziecie później musiały odświeżać sobie pamięci, tym bardziej, że niektóre linki będą bezpośrednio linkami do dysku Google, na którym mam zapisane dla Was pliki, więc myślę sobie, że ta opcja będzie najwygodniejsza. Więc przygotowując się do webinaru, otwieramy sobie w międzyczasie edytor tekstu.
I przygotowujemy sobie tablet, natomiast myślę, że tablet w dużej mierze będzie potrzebny po pierwszej przerwie, dlatego że zależy mi, żeby podczas dzisiejszych zajęć, podczas dzisiejszego webinaru stworzyć sobie taki pakiet materiału do pracy, żeby wrócić w poniedziałek z uśmiechem na twarzy do pracy, tym bardziej po tych kilku dniach do odpoczynku i żeby zbierać te informacje i mieć już ten materiał gotowy, więc żeby ten czas nie poszedł na marne. Zosiu, super, w takim razie widzę, że w zasadzie komplet osób raczej raczkuje w tym zakresie. Gdyby okazało się, że w trakcie pracy na przykład część rzeczy, które realizowałyście, powieliła się z tym, co już znacie, bądź oczekiwałobyście jakiegoś rozszerzenia, to też proszę, żebyście dawały znać na czacie. Gdybym nie reagowała na pytania, to dlatego, że też jestem skupiona na sprzęcie i na rzeczach, które się dzieją tutaj też naokoło, w związku z tym, że będę pokazywała pewne rzeczy na tablecie, więc proszę Was o wyrozumiałość i cierpliwość w tym zakresie, odpowiem na każde pytanie w miarę możliwości na to, które się pojawi. Słuchajcie, gdybym tak planując webinar, nie ukrywam, że zawsze się zastanawiam, kto tam z drugiej strony sobie siedzi, wiecie, jak prawie na memach sprzed paru lat, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Ja na szczęście wiem, że pracowicie nauczyciele i wiem, że osoby, które mają jednocześnie sprzęt w domu. A o jakim sprzęcie myślę? Mianowicie będziemy zajmowały się dzisiaj, tak jak pewnie wiecie, z takiej zajawki, którą miałyście wrzuconą, kiedy odbywa się jaki webinar, zajmujemy się dzisiaj tą oto parą. Tą oto parą, wy to nawet macie duety w szkołach, bo dwa Daszy i jednego Dota. W niektórych szkołach dzieciaki mówią, że mama i tata i ich dziecko. Ciekawa jestem, jak to u Was wygląda. Natomiast przede wszystkim interesuje mnie, czy udało Wam się, ponieważ nie wiem, na jakim etapie projektu jesteście, czy już macie za sobą większą część zajęć, być może ktoś z Was już skończył, być może niektórzy dopiero gdzieś tam zaczynają sobie jeszcze raczkować w projekcie, czy wszystkim Wam udało się już pracować z Daszem i Dotem? Mam taką propozycję, żebyście na czacie wrzuciły nazwę robota, z którym już działałyście, czyli jeśli któraś z Was pracowała z Daszem, to wrzuca Dasz, jeśli z Dotem, to Dot, jeśli z obydwoma, to proszę o podanie dwóch nazw. A, mi dzisiaj się kręci w nosie. Dasz i Dot, Dasz. Ok, czyli mamy w grupie osoby, które pracowały już zarówno z jednym, jak i drugim i mamy takie, które pracowały z jednym. Nie ukrywam troszkę, że spodziewałam się tej odpowiedzi, dlatego że to cudeńko, które jest tutaj troszkę mam wrażenie, że jednak spędza więcej czasu w pudełku niż Dasz, ale być może też pozytywnie dzisiaj uda mi się to odczarować. Osoby, które pracowały z jednym i z drugim, mam nadzieję, że też będą dzieliły się swoimi pomysłami i propozycjami, ponieważ jeśli przetestowałyście już coś i wiecie, że dana opcja się sprawdza, to mam nadzieję, że też taki bank pomysłów uda nam się dzisiaj zebrać, żeby faktycznie dzisiaj wyjść z takim kompletem danych. Moje drogie, to w takim razie potrzebuję jeszcze jednej informacji. Jaką aplikację najczęściej wykorzystujecie pracując z robotami? Tania Blokli. Mhm.
Okej, okay, widzę, że pojawia się blok, i to jest dobra wiadomość. To w takim razie obiecuję, że już ostatnie pytanie. Czy możecie śmiało powiedzieć, że korzystać z większości funkcji, które daje Blockly, czy raczej jest to początek, jeśli chodzi o Blockly? Mhm. Czyli rozumiem, że zwykle korzystacie z Go, jeśli chcecie, żeby dzieciaki planowały trasy, uruchamiacie Blockly, natomiast w takim podstawowym zakresie, jeśli się nie mylę, to zwykle wy ustawiacie bloczki w Blockly, czy raczej dzieciaki? Czy wy sobie programujecie daną reakcję, czy raczej dzieci działają już w Blockly? Eksperymentują. Super, czyli mamy, słuchajcie, cieszę się, bo mamy taką naprawdę zróżnicowaną grupę dzisiaj osób, więc wydaje mi się, że będzie taka podczas webinaru może zaistnieć taka pozytywna wymiana informacji. To będzie bardzo cenne. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj będę chciała Wam zaproponować, będzie dla Was owocne. Natomiast ze względu na to też, że mamy taką urozmaiconą grupę, to też pozwólcie, że zaczniemy jednak od podstaw i od początku, żeby troszkę sobie usystematyzować te informacje, ale także, żeby zerknąć do takich miejsc, być może do których jeszcze nie zaglądałyście w serwerze pracy. Ponieważ ja bardzo często pracując ze swoją grupą nauczycieli, ale także z osobami, które w ogóle zaczynają pracę z robotami, w ogóle zadawałam sobie pytanie, jak zacząć. Czy to jest tak, że roboty to po prostu wyciągam z pudełka i wrzucam dzieciom i one intuicyjnie sobie działają? Czy jednak w ogóle do wprowadzania robotów podczas zajęć edukacyjnych trzeba się jakkolwiek przygotować? Ja wiem, że wy już macie pierwsze kroki za sobą i że tak naprawdę już w sporej mierze to pierwsze wow i to pierwsze boom macie zrealizowane, natomiast być może ta propozycja, którą mam dla Was, tym bardziej, że często jesteście już na przykład w fazie końcowej klas trzeciej, będziecie zaczynały z pierwszakami, bądź będziecie miały możliwość realizacji zajęć z robotami podczas zajęć dodatkowych, to być może warto zacząć w ogóle dyskusję z dzieciakami na temat robotów, jednak od tego, jaką funkcję w ogóle roboty pełnią w naszym codziennym życiu. Czy gdybyście się miały zastanowić i same odpowiedzieć na pytanie, z jakimi albo o jakich robotach mówią najczęściej dzieci? O jakich robotach mówią najczęściej dzieci? Gdy ich pytacie, gdzie mogą zobaczyć roboty, skąd znają roboty, czy pytałyście może nie pytałyście, może warto. Robot. Czym dla nich jest robot? Jakąś maszyną. Tak. Zabawką. Witaj, Dorota. Słuchajcie, ja bardzo często właśnie. Słuchajcie, bardzo często spotykam się z tą interpretacją, o której mówi Zosia, czyli znają roboty z gier, znają roboty z filmów,
nie do końca zawsze takich, które jednak w myśl idei nauczyciela powinny być filmami, które widzą dzieciaki na etapie wczesnoszkolnym. Niemniej jednak tak faktycznie jest, że dzieciaki mają pewien zasób informacji pochodzących bardzo często z gier i bardzo często z filmów. No i zwykle te roboty w tych grach i w tych filmach to mają tam funkcje raczej niszczycielskie niż budujące, bym powiedziała. Nie wiem, czy wasze spostrzeżenie jest podobne, ale troszkę mam wrażenie, że jednak pojęcie robota zostało trochę zdemonizowane i troszkę przeinaczone, zapominając o tym, że roboty przede wszystkim w swoim założeniu miały i mają pomagać człowiekowi w tym, żeby ułatwiać mu w jakimś stopniu życie, bądź żeby zastępować go w takich czynnościach, do których sam na przykład z różnych przyczyn fizycznych, między innymi, nie będzie w stanie czegoś wykonać, bądź nie będzie gotowy. I tak sobie myślę, że zaczynając rozmowę o robotach, warto na przykład podeprzeć się jakimś nagraniem, materiałem filmowym i między innymi Fundacja Orange w ramach swoich też dodatkowych programów zaproponowała i taki film można znaleźć sobie w internecie. Ja wrzucę wam ten film tutaj. Natomiast słuchajcie, materiał jest stworzony przez Fundację Orange w ramach też scenariuszy lekcji edu.pl. Jeśli nie znacie, to też zachęcam, żeby sobie w wolnej chwili na scenariusze lekcji zaglądnąć, ponieważ tam jest taka też baza bezpłatnych materiałów i scenariuszy, która się od tego roku mocno poszerza, jeśli chodzi o zakres kodowania i programowania, więc być może to będzie też taka dla was ciekawa inspiracja. Natomiast właśnie jednym z materiałów jest taki film. Tylko słuchajcie, uruchomię w fragmencie, chciałam wiedzieć, czy słyszycie, bo musiałam wypiąć sobie tutaj głośnik, więc powiedzcie tylko, czy jest głos. Czy macie dźwięk? Jest, świetnie. To w takim razie zachęcam was do obejrzenia tego materiału. Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Kosiński i jestem koordynatorem programu edukacyjnego Fundacji Orange. Programu, w ramach którego dzieci w waszym wieku uczą się jak mądrze i kreatywnie korzystać z nowych technologii. Jestem teraz w niezwykłym miejscu, stworzonym przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Robto. Wyposażona jest ona w nowoczesne urządzenia, drukarki 3D, frezarki oraz elektronik. To dzięki nim jesteśmy w stanie stworzyć prawie wszystko, od zabawek po dron. Ludzie już od starożytnych poszukiwali sposobów, które ułatwią im życie. Starali się wynaleźć urządzenia, które będą w stanie wykonywać różne czynności. Jednak dopiero w 1833 roku brytyjski matematyk stworzył maszynę analityczną, będącą prototypem programowalnego komputera. Projekt ten został opisany przez Adę Lovelace, która napisała również do niego program. Stając się w ten sposób pierwszą w historii ludzkości programistą. A kiedy powstał pierwszy komputer? Stworzyli go naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii i pokazali światu 14 lutego 1946 roku. Ówczesna prasa nazwała go gigantycznym umysłem. A jak wyglądało to niezwykłe urządzenie? Składało się z 18 tysięcy lamp, nie posiadało programu operacyjnego, a programowano je dzięki kablom oraz kartom. Był to prawdziwy olbrzym. Jego powierzchnia wynosiła 140 metrów kwadratowych. Jakbyśmy mogli sobie to wyobrazić, to tak jakby trzy klasy, w których obecnie się znajdujemy. A jak porozumiewamy się z dzisiejszymi komputerami? To dzięki programowaniu językom programowania. Pierwszym z języków programowania był Fortran, który powstał dość niedawno, 60 lat temu. Są też dużo młodsze języki i dużo bardziej popularne. Jednym z nich jest Java, którą posługuje się blisko 9 milionów programistów na całym świecie. Jawę możecie znaleźć w ponad 7 miliardach urządzeń. Także w smartfonach, które na co dzień używacie. A jak można je sobie wyobrazić? Podobne są one do języków, którymi posługujemy się na co dzień.
My w naszym kraju w większości mówimy w języku polskim. Pewnie uczycie się też języka angielskiego, czy też innego języka obcego. Języków, którymi posługują się ludzie, jest ponad 6000. Językami programowania jest dużo prościej, gdyż jest ich dużo mniej. Wy swoją naukę programowania od nauki aplikacji Scratch Junior. Następnie nauczycie się i dowiecie się, czym jest Scratch. To dzięki niemu będziecie mogli stworzyć swoje pierwsze gry. Mam nadzieję, że nauka programowania będzie dla Was fantastyczną zabawą. Życzę Wam powodzenia i trzymam za Was kciuki. Już. Słuchajcie, zachęcam Was do tego, żeby w ogóle w trakcie zdjęć, korzystając z tablic interaktywnych oraz innych materiałów, pamiętać o tym, że te wszystkie dobra multimedialne są właśnie po to, żeby pokazywać je dzieciakom. I tak naprawdę zaczynając w ogóle jakąkolwiek rozmowę z dziećmi o tym, jak będą pracować z robotami, muszą pamiętać, że roboty są, tak jak powiedziałeś wcześniej, maszyną, ale maszyną, która wykorzystuje określony język, język programowania, którego właśnie uczą się dzieciaki podczas Waszych zajęć. Szczególnie podkreślam to, ponieważ czasami mam takie wrażenie, że gdzieś to umyka i dzieciaki traktują pewne zajęcia z robotami jako zabawę tylko i wyłącznie. I oczywiście cieszy mnie to, że odbierają to pozytywnie, bo zabawa z czymś takim powinna się właśnie kojarzyć. Natomiast nie umniejszamy rangi zadań, które wykonują, ponieważ komunikując się z robotem podczas zajęć, używają właśnie języka programowania. I tak jak słyszały dzieciaki w materiale, komputery, programy i maszyny, które powstały, właśnie programowane są dzięki określonemu językowi. W przypadku pracy z robotami, potem Wam pokażę jeszcze jeden materiał, ale to tak na razie na zajawkę, w przypadku pracy z robotami, dzieciaki będą posługiwały się językiem i tym, co prowadzą im dzięki swojej aplikacji Bloki bądź aplikacji Go. I która z Was zaczyna działania z robotami, ta pamięta, że programując na początku i zaczynając pracę z naszym robotem Daszem i Dotem, zwykle zaczynacie sobie od aplikacji Go, która tak naprawdę jest czymś bardziej w formie panelu sterującego niż używaniem języka kodowania. Więc dopiero wkraczając w przestrzeń Blockly, możemy mówić o języku, którym będziemy się komunikować z naszym robotem. W takim razie można sobie zadać pytanie, jak porozumiewają się roboty. Również scenariusze lekcji, można znaleźć taki materiał, scenariusz właśnie o tym, jak porozumiewają się roboty i do czego służą roboty. Natomiast ja właśnie szczególnie ten, do czego człowiek wykorzystuje roboty, chciałabym Wam zaprezentować, dlatego że on jest niezwykle ciekawy i myślę, że może posłużyć za doskonałą bazę do rozpoczęcia zajęć. Możecie sobie zapisać link, a ja już uruchamiam Wam materiał. I obiecuję, że filmików dzisiaj na tyle, ale chcę Wam pokazać taką opcję jednak wykorzystania tego do ciekawej inspiracji tym, co się dzieje. Cześć. Nazywam się Grzegorz Szyczkowski. Jestem pracownikiem Centrum Rozwoju Programowania HBM w Krakowie. Znajdujemy się obecnie w najciekawszych miejscach w przestrzeni kreatywnej. To właśnie tutaj można stworzyć takie projekty jak inteligentne lustro, modele z klocków Lego czy programy do wykonania rzeczywistości. Ale dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kogoś wyjątkowego. To jest Unity. Yumi jest robotem w ramie. Jak myślicie, co potrafi zrobić? Wasze pomysły są świetne. Ja najbardziej lubię, to zabawa.
całkiem sprawiedliwa to poszukana. Ale Yumi potrafi o wiele więcej. Stworzony przez pomagę człowiekowi w zadaniach trudnych, nawet niemożliwych do wykonania. Yumi został wyposażony w ramię zmieniającej się w siły osia oraz dłonie, które można wyposażyć w narzędziach życia. Wyposażony jest w pozarodzie, który jest w zadaniach przedmiotach, które mamy na co dzień. Oraz zaawansowane bezpieczeństwo, dzięki którym można pracować razem. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, czym są roboty przemysłowe i jaka jest grama osiągnięcia. Słuchajcie, czy znałyście może metody, albo w ogóle znacie strony scenariusza lekcji? Czy miałyście już do czynienia z tym, z tą stroną, z materiałami z tej strony? Świetnie. Cieszę się, że pojawiają się takie głosy, dlatego że ja osobiście uważam, że to jest też jeden z takich portali i stron, na których można naprawdę znaleźć ciekawe propozycje zajęć, również związane z kodowaniem, szyfrowaniem informacji. Dlatego jeśli czasami szukacie ciekawego pomysłu, szczególnie na zauważenie zasługują takie scenariusze związane z edukacją, właśnie z nauk ścisłych, ponieważ tam są bardzo dobrze opracowane materiały filmowe. Do tych materiałów zapraszani są eksperci, osoby, które są specjalistami w zakresie swojej dziedziny i naprawdę można tam znaleźć kopalnię ciekawej wiedzy, również takiej prywatnie, dlatego że każdy scenariusz poparty jest takim materiałem dodatkowym w postaci materiału dla nauczyciela. Dlatego nie zostajecie same w tych scenariuszach, więc warto może w przyszłości, jeśli szukacie sobie jakiegoś ciekawego projektu do zrealizowania, zaglądnąć na stronę scenariusza lekcji. Ja te dwa linki do filmów Wam rzuciłam, natomiast rzucam Wam jeszcze bezpośrednio do strony, ponieważ faktycznie można tam znaleźć inspirację do rozpoczęcia zajęć. W momencie, kiedy przedyskutujemy już z dzieciakami kwestię tego, że roboty są, tak jak było wspomniane, maszynami, które programujemy w określonym celu, między innymi po to, żeby ułatwiać nam jakieś zadania, to pamiętamy o tym, że wykorzystywane są w tak ważnych dziedzinach jak medycyna, między innymi podczas operacji, wojskowość, kiedy na przykład jakąś bombę ma rozbroić robot, saper, tak żeby nie narażać ludzkiego życia, ale także w codziennym naszym funkcjonowaniu, kiedy to w domach mamy proste roboty, może nie aż tak zaawansowane szczebel jak te, które są wykorzystywane w medycynie, ale również mają nam ułatwić funkcjonowanie. Więc warto dzieciom jak najczęściej podczas zajęć przywoływać te skojarzenia, żeby one też miały świadomość, że ta nauka programowania, którą wdrażają podczas zajęć, właśnie jest po to, żeby między innymi szukać tak nowoczesnych rozwiązań, które mogą komuś coś ułatwić. Nie słychać teraz, Gosiu? A reszta mnie słyszy? Małgosiu, to sprawdź sobie, czy tam sobie czegoś nie wyciszyłaś może przy okazji uruchamiania, albo gdy był filmik. Bo wydaje mi się, że powinno wszystko grać, a mikrofon mam włączony, dziewczyny słyszą. Jeśli by się okazało, że coś jest nie tak, czasem może być tak złączem, to możesz wylogować i zalogować jeszcze raz do webinaru. Także czekam na informację też na czacie, Małgosiu, czy udało się to zniwelować, bo skoro słyszałaś wcześniej i nagle włączyło, to być może coś tam sobie przestawiłaś, a być może ty sobie jakieś wyciszenie tam kliknęłaś niechcący. Słuchajcie, dziewczyny, jak zaczynać pracę z robotami? Oczywiście, ja uważam, że osobiście nie warto
warto szczędzić na tym, żeby dzieciakom pokazywać też taką stronę jednak offline'ową troszkę robotów, więc możecie na zajęciach jak najbardziej wrzucać takie informacje, które będą takim pozytywnym wprowadzeniem i mogą być aktywnościami całkowicie offline'owymi. No bo przecież tak naprawdę, czemu nie zrobić sobie, interesując dzieci tematem albo tym, czy co będą dzisiaj robić na zajęcia, na przykład nie zaproponować dzieciakom dyktanta graficznego. I tak w linku wrzuciłam Wam właśnie dyktando, które stworzyłam na generatorze dyktant. Mam nadzieję, że wszystko tam wskakuje. Z którego powstanie DOT. Tyle Wam mogę zaręczyć, że powstanie nam z tego dyktanta DOT. Zdradziłam trochę przedwcześnie, ale mam nadzieję, że nikt się nie poczuje urażony. Zachęcam Was do tego, żeby sobie ten link zapisać, dlatego że może być takim ciekawym wprowadzeniem i rozpoczęciem zajęć. Jest już materiałem gotowym do podziałania i do zainteresowania dzieciaków tym, co dzisiaj robią. Natomiast takim drugim materiałem, który być może również Was zainteresuje, a jest dostępny na stronie Wondera, ponieważ jeśli miałyście okazję zaglądać na scenariusza, a zaraz sobie do tego przejdziemy, to na stronie Wondera w plikach, które macie, można znaleźć masę gotowych materiałów, które są do wykorzystania. I tak między innymi przy jednym ze scenariuszy można odnaleźć taką świetną maskę. Ja już wam pokażę, jak ta maska wygląda. Czy udaje Wam się otworzyć linki i czy gości się udało uruchomić jednak tak, żebym była słyszalna? Super, fajnie. Dziewczyny, to też może być taka ciekawa propozycja, wprowadzając dzieciaki, bądź jeśli jeszcze nie, na przykład nie wprowadzałyście w ogóle na zajęciach DOTA, to być może właśnie to jest taki pozytywny moment, żeby się do tym zainteresować. Tą maskę, jak zauważacie, się koloruje i można oczywiście ją pokolorować w taki klasyczny sposób, tak jak wygląda DOT. Natomiast zawsze można poprosić dzieci o to, żeby się zastanowili, jak mógłby wyglądać DOT, gdyby jednak miał nieco inną kolorystykę. I wtedy do takiej zabawy możemy wykorzystać coś nieco innego. Za chwileczkę zachęcam Was do tego, żebyście zaglądnęły sobie w link. A ja Wam zaraz tutaj go wyświetlę. Zaglądnijcie sobie w link, który wrzuciłam po masce. Komu udało się otworzyć, to czekam na informację, czy znacie ten rodzaj zabawy. Czy znacie w ogóle to ćwiczenie, które wrzuciłam, zanim go wyświetlę tutaj Wam na ekranie, to czy znacie strukturę w ogóle tego ćwiczenia, którą podesłałam? Czy bawiłyście się już w taki sposób z dzieciakami?
Okej, okay, poczekam jeszcze. O, widzę, że Małgosia wróciła. Małgosiu, już okej? Okay? Mam nadzieję, że wszystko już gra. To ja pokrótce wytłumaczę. Słuchajcie, zabawa polega na tym, żeby przy użyciu kostek do gry wyturlać sobie kolorystykę dota. I tak w momencie, kiedy dzieciaki rzucą kostką, każde dziecko rzuca osobno, można sobie w ogóle tylko tą planszę przygotować. Można ją też rozłożyć na macie, układając sobie u góry liczmany, a tutaj tylko nazwy poszczególnych części, bądź podać je słownie. Słuchajcie, teraz będziemy się zajmować głową, teraz budką oka, teraz oczkiem, nóżkami. I rzucamy kostką i w momencie, kiedy wyrzucimy na kostce na przykład liczbę 3, to wtedy głowę malujemy na żółto. W kolejnym rzucie wyrzucamy 5, o, z nóżki też wyszły na żółto, to nam się będzie pięknie komponował. W kolejnym, Boże, obwódka akurat, w kolejnym wypadło nam na przykład 4, patrzymy sobie oczko będzie czerwone. Nóżki wyszło nam 6, też będą czerwone. I na ostatnie czujniki wyrzuciliśmy na przykład 2 i wypadł nam kolor pomarańczowy. Czyli planujemy sobie rzutami, jakie kolory będą. Tu przy budce się chyba pomyliłam, ale no to musimy sobie, no to wyobraźmy sobie, że tu padł rzut, potem dziecko wyrzuciło tu liczbę i na końcu jeszcze rzuciło 5. I tym sposobem kolorujemy sobie całego dota, który może być zarówno elementem naszej maski, jak i po prostu zwykłym ćwiczeniem, które zwykłą kolorowanką, którą dzieciaki mają w zajęciach, może być takim pozytywnym wprowadzeniem, szczególnie jeśli macie młodsze dzieci, albo takie, które potrzebują jednak odrobiny skupienia i wyciszenia na początku zajęć, tym bardziej, że zaczynacie zajęcia o różnej porze i niektóre dzieci wymagają jednak takiego momentu powrotu do rzeczywistości, zanim coś wyciągniecie jednak z tego pudełka, ponieważ czasem jest tak, że roboty wzbudzają tak duże emocje, że bez zapanowania nad tym odrobinkę wcześniej jednak skutkuje to pewnym takim chaosem na zajęciach, który na pewno jest niezwykle twórczy, niemniej jednak może troszkę zdezorganizować pracę, szczególnie jeśli chcemy przejść do trudniejszych rzeczy z robotami. Dziewczyny, czy zasada tego ćwiczenia jest jasna, tak jako taka inspiracja? Oczywiście w internecie, jeśli sobie wygooglacie, pokoloruj albo wyturlaj sobie coś tam, stworka, potworka, to jest takich materiałów sporo do wykorzystania w internecie, do pobrania. Zachęcam też do wplatania sobie takich elementów zajęcia, ponieważ jest to piękne utrwalanie odczytywania współrzędnych. Natomiast to pokazuje z tego względu, że jest to prosta rzecz, którą można sobie zrobić na macie. Oczywiście tą planszę możecie sobie też na przykład wyświetlić na ekranie. Nie ma potrzeby wydruku kolorowego. Chodzi o samą inspirację i o to, jakby wyglądał dot, bądź jakby wyglądał dasz, w momencie, gdyby jego kolorystyka była nieco inna. No to słuchajcie, kiedy powolutku sobie już będziemy działać z dzieciakami, kiedy chcemy, żeby właśnie roboty były takim punktem przewodnim podczas zajęć, to na pewno bardzo często szukacie pomysłu na to, jak dzisiaj te roboty wykorzystać. Zapewne każda z Was już wykorzystywała, tak jak wspomniałyście, Go do samego sterowania, natomiast ja dzisiaj chciałam pokazać parę opcji poza sterowaniem i poza stricte poruszaniem się robotów, jak można jeszcze wpleść je w zajęcia, nie na zasadzie 90 minut aktywności z robotami, ale bardziej na zasadzie elementu, który ma być integralną częścią całych zajęć, który ma płynnie wchodzić w zajęcia. Słuchajcie, gdzie szukamy pomysłów? Zapewne zaglądałyście, a jeśli nie, to zachęcam, żeby sobie zaglądnąć na stronę, zaraz ją wrzucę tutaj w link, stronę Wondera w zakładkę nauczyciela. Czy zaglądałyście, dziewczyny, kiedyś tam? Czy wiecie, co można znaleźć na tych scenariuszach? Czy którejś z Was udało się może
już jakiś scenariusz zaproponowany przez Wondera przeprowadzić na zajęciach. Czy miałyście okazję już przeglądać stronę ze scenariuszami poza taką przestrzenią szkoleniową? Czy może któryś z Was się udało wykorzystać tą opcję? Jeśli nie, to zaglądamy sobie na stronę makewonder.pl, wrzucam link. Przeglądałam, ok. To ja powiem, na co zwrócić uwagę, jak się potem troszkę poruszać. I tam wchodzimy sobie na zakładkę nauczyciele. Dajcie mi chwileczkę, ja tylko Wam tutaj udostępnię, żebyśmy mogły się poruszać po tej samej przestrzeni. Małgosia, słyszysz, tak? I rozumiem, że też miałaś okazję korzystać ze strony. A udało Ci się może jakiś scenariusz zrealizować? Słuchajcie, wchodzimy sobie w zakładkę dla nauczycieli. Małgosia, dalej. Właśnie sobie uświadomiłam, słuchajcie, że Gosia mi pisze, że nie słyszy. A przecież ja jej mówię, co ma robić, a jak ona mnie nie słyszy. No słuchajcie, to chyba zmęczenie materiału dzisiaj. Patrzmy. Poczekamy, jak mam Gosia odpiszę. Natomiast tak, mamy dwie zakładki, które są dość istotne. Inspiracje nauczyciela dla nauczycieli. Ojeju! Dasz radę jakoś? I słuchajcie, na stronie z inspiracjami można sobie znaleźć odnośniki do różnych blogów i propozycji, które można znaleźć na przeróżnych stronach, zarówno u naszych trenerów, jak i w innych częściach. I ja bardzo zachęcam, ponieważ tutaj naprawdę te pomysły są bardzo ciekawe. Natomiast jeśli szukacie konkretu, czyli tego, co możecie zrobić, to na pewno warto zaglądnąć na scenariusze lekcji. Scenariusze lekcji będą się od inspiracji różniły tym, że w inspiracjach macie zebrane tak jakby takie zajawki, takie hasła kluczowe, co się dzieje i co możecie zrobić. Natomiast w scenariuszach po wejściu na określoną zakładkę macie rozpisane świetnie wszystko, co potrzebujecie, a także których robotów będziecie musiał używać do zajęć. Są załączniki, warto sobie te załączniki poprzeglądać, dlatego że między innymi, popatrzcie, można sobie znaleźć gotowe zagadki do zajęć. O tym scenariuszu sobie też będziemy mówić. Dobrze, Małgosiu, czyli ty słyszysz przez komórkę od koleżanki, jesteś w stanie brać udział w webinarze, na boku na tablecie masz opcję pogłośnić. Być może w trakcie przełączania czegoś wyciszyłaś sobie multimedia, czasem jeszcze jak się od góry tam rozwija paseczek, to
to można sobie tam to pogłośnić w dźwiękach, bo czasami są trzy rodzaje dźwięku. Nasz, tak jakby przyrządu urządzenia, bezpośrednio głośności słuchawki, no i właśnie czasami się jeszcze pojawiają odrębnie multimedia. Sprawdź proszę to połączenie. Słuchajcie, warto do tej strony wracać, dlatego że można tam znaleźć naprawdę sporo rozwiązań i propozycji konkretów, które mogą się odbywać podczas zajęć, a czasami tego pomysłu w toku zajęć brakuje. Nie da się ukryć, że wymagać to już będzie troszkę bardziej zaawansowanego działania, natomiast jestem przekonana, że po dzisiejszym webinarze będziecie miały już taki komplet danych, żeby się w tym odnaleźć. Słuchajcie, wrzucam Wam w takim razie coś, na czym będziemy sobie dzisiaj działać. Otóż czasami Blockly, do którego będę zachęcać, ale oczywiście go dzisiaj nie pominę, czasami Blockly przeraża z tego powodu, że jest po angielsku. Po prostu dlatego, że jest po angielsku. Za chwileczkę dostaniecie ode mnie link. Natomiast absolutnie nie powinno wiązać się to z jakimikolwiek obawami, dlatego że tak naprawdę załapanie kolorystyki tych bloczków, a także tych podstawowych określeń, bądź posiadanie takiej instrukcji, dajcie mi proszę chwileczkę, zaraz Wam udostępnię w linku, bo widzę, że gdzieś tutaj się mi zagubiła. Tak naprawdę wyposażenie się w informacje związane z tym, co oznacza dany bloczek i załapanie ich w takiej wersji podstawowej już umożliwia Wam pracę. Ja czasem nawet mam wrażenie, że dzieciaki zdecydowanie prężniej działają w zakresie języka angielskiego niż nam się czasem wydaje. Wydaje mi się, że spokojnie, bez obaw, że dzieci sobie nie poradzą, można spokojnie z tego, a nawet trzeba z tego korzystać. Za chwileczkę w linku wrzucę Wam to tłumaczenie, które mamy tutaj, które Wam zaprezentowałam. Zachęcam, żebyście sobie zapisały ten plik. Słuchajcie, możecie, to co się otwiera w wersji PDF, to są od razu pliki do pobrania. Dlatego bardzo Was proszę, żeby te pliki od razu sobie też zapisywać, nie tylko jako link, bo pewnie, jak pewnie wiecie, to te linki są aktywne przez czas, w którym go udostępniamy. Jeśli bym kiedyś przypadkowo coś tutaj zmieniła, to mogłoby się okazać, że nie macie już do tego dostępu, a nie chciałabym tego. Więc w linku macie ode mnie to tłumaczenie, o którym będziemy mówić, więc kiedy je sobie otworzycie, ono się Wam powinno otworzyć w Adobe Readerze, jeśli nie macie tego czytnika, to po prostu zapisze się jako plik i wtedy sobie ten czytnik pobierzecie i będzie można sobie działać dalej. Mamy? Otwiera się nam wszystko bez problemu? Okej. Super. No to dziewczyny, zaczniemy sobie w takim razie od bloczków. Słuchajcie, zarówno w pracy z Daszem i Dotem pracujemy na tej samej aplikacji i na tych samych bloczkach, natomiast niektóre bloczki dotyczą Dasza, niektóre bloczki nie będą dotyczyły Dota, ze względu na to, że on jednak, jakby nie było, no nie ma nóżek poza tym stojaczkiem, który jest. W związku z tym, jeżeli cokolwiek uruchomicie Dotowi,
co będzie związane z ruchem, to DOT na to nie zareaguje, ale to będzie nasza też furtka do tego, żeby zrobić coś podczas zajęć. Czy któraś z Was ma dzisiaj roboty w domu? Czy raczej na długi weekend się nie udało ich wydostać ze szkolnej rzeczywistości? To nie martwcie się, bo projekty, które będziemy dzisiaj robić, będą do zapisania na tablecie, więc istotne też, żeby ten tablet jednak był gdzieś w rejonie. Ok, ja będę pokazywała wtedy to, co się dzieje tutaj w przypadku Dota, w przypadku Dasha. Ciężko będzie mi gdzieś obracać komputerem, ale myślę, że sobie poradzimy. Słuchajcie, pierwszy za... O, fajnie, to Dorota będziesz mogła testować, od razu sprawdzać, czy wszystko hula. Słuchajcie, pierwszy zakres bloczków to bloczki startowe. Bloczki startowe to są takie bloczki, które nam uruchamiają program w momencie, kiedy klikniemy na start, który w Blockly jest taką po prostu białą strzałką na zielonym tle, więc dopiero po uruchomieniu tego przycisku start dany program zacznie nam działać. I teraz mamy takie dwa bloczki, na których my będziemy dzisiaj bazować, czyli bloczek początkowy, taki warunkowy, i taki bloczek, który powoduje, że program wraca do punktu początkowego. O funkcjach możemy sobie wspomnieć, natomiast na razie myślę, że mogą one dla nas nie do końca być istotne, ale funkcje pozwalają nam na to, żeby komunikować się między programami, które mamy zapisane też w działaniu. Powiem Wam, gdzie to się fajnie sprawdza i gdzie można sobie to odnaleźć. Następnie mamy bloczki ruchu. Do przodu, do tyłu, skręć w lewo, skręć w prawo, z określeniem kąta, z określeniem centymetru. Tutaj w ruchu do przodu i do tyłu mamy miarkę dość dokładną i mamy prędkość. Czasami pewnie widziałyście w aplikacji Go, że ta prędkość to czasami gubiła dzieciaki, bo oni od razu by chcieli, żeby Dash i Dot pędzili wręcz. A czasami powodowało to, że tak naprawdę nie osiągali celu. Zatrzymaj koła, my również tych pól raczej dzisiaj używać nie będziemy. No i prędkość kół, którą mamy. To w przypadku Dasha. Ruch głowy i teraz ruch głowy w przypadku Dasha będzie się wiązał z tym, że ta sama główka się mu przekręci. Ja pokażę na docie. Sama główka się mu będzie, słuchajcie, ruszać prawo i lewo, natomiast nogi będą stały w miejscu. Więc o tym też trzeba pamiętać, jeżeli dzieciaki będą programowały się, będą chciały wykonywać obroty, bo czasami mogą sobie ten ruch jednak mylić. I jest taka świetny bloczek, który się tutaj pojawia, czyli spójrz w kierunku głosu, który będzie powodował, że po głośnym podaniu polecenia, ale nie ukrywam, że po dość głośnym, Dash będzie patrzył w tą stronę, z której nadchodzi głos. Ja lubię tą funkcję, natomiast ona wymaga faktycznie takiego wyraźnego podania komunikatu. Następnie bloczki fioletowe to są bloczki świateł, lewe ucho, prawe ucho, o coś mi kamera zmieniła, słuchajcie, lewe ucho, prawe ucho, przód w przypadku, słuchajcie, w przypadku Dasha, czyli to jest ten trójkącik, no i światełko tylne i oko, i z oka, z funkcji oka będziemy dzisiaj korzystać. Czy któraś z Was się już bawiła tak, że zmieniała oko, ale w Blockly, a nie w Go? Wykorzystywała oko do zabawy? Super, fajnie. To zdradzicie później, czy ta sama propozycja, czy coś innego. No i słuchajcie, dźwięki, bloczki dźwięków. Różnice tak naprawdę poza tym, że może tak, zarówno w animacjach, jak i w dźwiękach Dash i Dot wykonywały jakąś reakcję, natomiast taka podstawowa różnica między
dźwiękami, a animacjami polega przede wszystkim na tym, że w trakcie wydawania odgłosu on po prostu wyda tylko odgłos i nie będzie wykonywał żadnych dodatkowych ruchów. Natomiast w animacjach dodatkowo dojdzie moment ruchu i to jest istotne o tyle, że jeżeli pracujecie z dziećmi i chcecie, żeby one zaplanowały jakiś ruch, czyli żeby robot dojechał nam do danego punktu, a potem wydał odgłos, to jeżeli się zapędzą i wstawią sobie zamiast bloczka z dźwiękiem animację, to finał opowieści może być taki, że mieli wylądować w danym punkcie, ale w toku animacji Dash wykonał taki taniec, że w ogóle wylądował pod ławką u koleżanki. Więc o tym trzeba pamiętać, ponieważ właśnie wtedy może nam się troszkę koncepcja sypnąć. No i nagrywanie dźwięków, pokażemy sobie to zaraz na aplikacji, dźwięków 10, ścieżka dźwiękowa, też pokażę, jak możemy sobie na tym popracować. No i animacje, powitania, tańce i właśnie one się wiążą z duchem, emocje również. Tam są właśnie te buziaczki, uśmieszki. Race, czyli wyścig, to są takie rzeczy, które są przydatne między innymi podczas gry w puzzle. Czy któraś z Was przechodziła, może z dzieciakami, albo sama puzzle, które są w Blockly? Puzzle. Nie mówię o PAF, nie mówię o aplikacji PAF i nie mówię o aplikacji Wonder, tylko o puzzlach, które są w Blockly. Mhm. Dobrze, to ja powiem, co można zyskać między innymi dzięki temu. Dobra. No i moje drogie bloczki kontroli to są takie bloczki, które determinują nam, kiedy dana aktywność będzie miała miejsce i jak często ona się powtarza. I bloczki warunków, które będą mówiły, że jeżeli wydarzy się to Dash ma zareagować w czy nie inny sposób. Tak naprawdę, żeby korzystać z tych bloczków warunkowych, istotne jest, żeby poznać dokładnie aktywatory i do aktywatorów sobie zaraz przejdziemy. No i słuchajcie, warunki, czy warunki, Boże, warunki zmienne, czy ze zmiennymi udało się Wam już pracować? Będę pozytywnie zaskoczona, jeśli udało się do zmiennych dojść. Mhm. Część z Was nie, w takim razie myślę, że dzisiaj taka zajawka ze zmiennymi też będzie się wam podobała. No i słuchajcie, na końcu wyrzutnia. Ja zrezygnowałam troszkę dzisiaj z wyrzutni z tego względu, że nie do końca akcesoriami chcę się zajmować. Natomiast tak naprawdę tu są tylko dwie rzeczy, więc w momencie, kiedy potraficie podpiąć wyrzutnię, to w zasadzie temat jest dość wydaje mi się prosty. Zapiszcie sobie proszę to tłumaczenie bloczku. Natomiast taka druga rzecz, którą możecie znaleźć i jeśli się nie mylę, macie ją w pudełkach z robotami, jeśli nie, to zaraz ją będziecie miało ode mnie, tak żeby ją mieć też na dysku. To jest taki poradnik dla szkół. Dlaczego on jest istotny? Dlatego, że w tym poradniku macie właśnie między innymi opisane te aktywatory, które będą dla nas istotne. Teraz mi się tutaj, słuchajcie, załaduje. Się dzisiaj pewne rzeczy rządzą własnymi prawami. Już rzucam link. Słuchajcie, ten poradnik dla szkół to jest ta taka niebieska książeczka, którą właśnie zapewne będziecie miały, w której można też kilka ciekawych informacji odnaleźć. Mhm.
No, zanim rzucę wam na czat, to musimy się tu wszystko, słuchajcie, załadować. Okay. To będzie, słuchajcie, dziewczyny, ten plik. Dlaczego zwracam na niego uwagę? Dlatego, że poza oczywiście opisem podstawowym, jak połączyć boty, jak je sparować, ja zakładam, że takiej potrzeby nie ma, bo miałyście to zarówno na szkoleniu, a wszystkie działacie z robotami, więc nie ma takiej potrzeby, myślę, aczkolwiek jeśli tak, to proszę, żeby powiedzieć. I słuchajcie, tam jest właśnie na stronie 19 tak pięknie obrazkowo zrobiony opis aktywatorów. Mówiąc aktywatory, mam na myśli takie czynniki, które w jakiś sposób warunkują zachowanie naszych robotów. Czyli jeśli zostanie ten dany aktywator uruchomiony, to tym samym aktywuje jakąś reakcję, bądź będzie mógł coś wywołać. I tak Dash ma nieco inne aktywatory, z tego względu, że on może spotykać się z przeszkodami w toku poruszania, może być też podnoszony. Ja osobiście nie zachęcam zawsze do podnoszenia za tą głowę, ale to jest fajny aktywator w momencie, kiedy chcemy też nauczyć dzieciaki takiego bezpiecznego obsługiwania i uruchamiania, może nie uruchamiania, źle mówię, bardziej pracy z robotami, ponieważ pewnie w grupach macie takie dzieci, które najchętniej to by tą głowę tu ukręciły w amoku, żeby tylko sprawdzić, jaką wytrzymałość ma Dash. No i w takiej sytuacji, jeżeli taka trudność się pojawia, to warto sobie tego aktywatora użyć, powiem w którym momencie. Natomiast mamy także aktywatory dla Dota, one są nieco inne, ale właśnie to będzie taka baza dzisiaj dla nas do planowania pracy Dota i Dasha jednocześnie na zajęcia, ponieważ właśnie dzięki tym aktywatorom będziemy mogły sobie zaplanować pewne działania i między innymi takie aktywatory jak potrząsanie, jak pokładanie, matko, słuchajcie, mam dzisiaj jakiś problem z językiem polskim. Ja zaczęłam dzisiaj dzień od gry terenowej z okazji Dnia Dziecka i chyba to jednak zdeterminowało dzisiaj mój poziom komunikacji. Czyli takie sytuacje, w których dot się będzie obracał w lewo lub w prawo, do przodu, do tyłu. Będziemy potrząsać, podrzucać, tak, żeby w określony sposób wywołać określoną reakcję. Więc warto sobie też czasami, jeśli szukacie, nie pamiętacie co oznacza, to sobie ten fragment z tego przewodnika wykorzystać. No i przewodnik też ten mieć u siebie na dysku, bo może się ten materiał przydać. No i słuchajcie, zakładam, że miałyście do czynienia, ale jeśli jest inaczej, to proszę, żebyście też mi poinformowały. Każda z was działała w OU. Część z was zdecydowana z tego, co pisałyście w Blockly. I teraz tak, mam śmiałe podejrzenie, że Xylo bądź Xylo, różnie wypowiadają tą nazwę, również zostało uruchomione. Kto pracował w Xylo? Czy ktoś jeszcze? Go. Dorota, bo ty się pojawiłaś chyba ciutko później, powiedz mi, czy w Blockly programowaliście już coś? Okej. Okay. Słuchajcie, bo ja na przykład spotkałam się z takimi grupami osób, które na przykład zaczynały program z pierwszakami i naprawdę czekały na ostatnią chwilę, żeby w ogóle roboty uruchomić z różnych przyczyn, również dlatego, że zakładają, że będą program realizować na kolejnych etapach. W związku z tym wychodzą dziewczyny z założenia, że będą jeszcze mogły o pewnych rzeczach sobie powiedzieć. I jeśli już pracowały z robotami, to tylko pracowały z aplikacji Go. Dlatego też podpytuję. Słuchajcie, a czy Wonder, czy ktoś w Wonderze działał? Poza odpaleniem go w locie. Jeszcze nie. Słuchajcie,
wszystkie scenariusze w Wonderze. Dorota, wszystkie scenariusze w Wonderze, czy wszystkie scenariusze w ramach programu zrealizowałaś? I czy zrealizowałaś je... A, w ramach programu. No właśnie, bo tak sobie myślę, że jak już wszystkie Wonderze, to chyba byście tutaj współtowarzyszyć mi jako specjalista od Wondera. Bo ja nie ukrywam, że wydaje mi się, że Wonder, ale byłoby mi bardzo miło, Dorota. Słuchajcie, wydaje mi się, że Wonder niestety, ze względu na fakt, że jest w języku angielskim, to już troszkę bardziej rozbudowane niż przód tył. To też, owszem, z jednej strony intuicyjny, natomiast to jest jednak praca tak jak z grą, dlatego działanie w zespole nie zawsze jest łatwe, żeby na tej aplikacji popracować, natomiast świetna opcja pracy w momencie, kiedy możecie korzystać z robotów, bądź korzystacie z robotów w ramach zajęć indywidualnych, bądź terapii pedagogicznej, bo być może któraś z Was takie zajęcia prowadzi, a skoro sprzęt macie w szkole, to zachęcam, żeby z tego skorzystać. No i oczywiście zachęcam te osoby, które jednak na przykład prowadzą kółka z języka angielskiego, bo wiem, że w projekcie jest też masa anglistów i faktycznie to może być taka ciekawa przestrzeń do pracy podczas zajęć. I podobnie z PAF. PAF jest bardziej taki intuicyjny i jednak to planowanie, rysowanie trasy, dołączanie tych elementów, to jest troszkę mam wrażenie, że taki przeskok między juniorem a dwójką w Scratchu, między PAF a Wonder. Natomiast wiem, że zwykle też z tej opcji nie korzystacie, dlatego postaram się dzisiaj zaproponować takie rzeczy, które będą do wykorzystania stricte podczas zajęć. Dziewczyny, mamy tłumaczenie, mamy przewodnik po aplikacji, poradnik Wondera dla szkół. O, masz korekcyjno-kompensacyjne. To ja zachęcam Dorota, żeby wykorzystywać ramach. Ja też prowadzę właśnie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i naprawdę programowanie się w tym zakresie świetnie sprawdza. Słuchajcie dziewczyny, to chyba taką najgrubszą robotę teoretyczną podkreślam, żebyśmy wiedziały, o czym dyskutujemy, ponieważ zależy mi, żeby kolejna część warsztatu była taka bardzo praktyczna, to wydaje mi się, że największą kobyłę mamy za sobą, dlatego mam propozycję, żebyśmy sobie zrobiły chwilę przerwy. W międzyczasie przygotujcie sobie, przynieście sobie do komputerów, bądź tam, gdzie oglądacie, tablety i zależy mi, żeby na tabletach było zainstalowane Broccoli. Jeśli nie będzie, to też jakiś tam bardzo duży dramat się nie wydarzy, ale szkoda Waszej dzisiejszej pracy, zapiszemy sobie to w postaci gotowych projektów i pozostała część webinaru będzie tak nastawiona na takie praktyczne propozycje, takich niedługich aktywności, natomiast myślę, że ciekawych do wykorzystania podczas zajęć. Mój zegar wskazuje godzinę 18:08. To ja mam taką propozycję, żebyśmy tak w okolicy 18:20, czyli za 12, niecałe 15 minut spotkały się na dalszej części. Przygotujcie tablety, przygotujcie sobie kawkę, herbatkę i będziemy działać. Czy tak może być? 18:20, zbliżamy się do komputera? Super. To robimy dobrą kawę i widzimy się za niespełna 15 minut. Mam nadzieję, że w komplecie. Do zobaczenia.
Za minutkę wracamy, więc łapiemy jeszcze kawę. Okej, jeszcze chwileczkę. Widzę, że część z Was wraca. Ja muszę jeszcze moje centrum dowodzenia, słuchajcie, ogarnąć, więc jeszcze chwila. Słuchajcie, mówię z centrum dowodzenia, wcale nie przesadzam, dlatego że faktycznie mam tu jeszcze, z jednej strony mam Dota, z drugiej strony mam tablet, oczywiście tu przede mną komputer, a jednak czas, w którym do Was mówię, jest wymagający, zatem i pozycja musi być odpowiednia, żeby czuć się komfortowo. Wy macie ten niezwykły komfort, że możecie robić tak naprawdę cokolwiek w trakcie, kiedy odbywa się webinar. I to jest między innymi jeden z głównych atutów webinarów. Ja natomiast, będąc tutaj cały czas gdzieś przez Was obserwowana, no muszę jednak mieć jakąś w miarę stałą pozycję, żeby z Wami pracować. Mam nadzieję, że udało Wam się namierzyć już tablety, że już powolutku sobie wracamy i będziemy mogły zaczynać działać. Jeśli już wróciłyście z kawą, to dajcie znać, napiszcie, że już jesteście i że możemy startować. Fajnie. Rozumiem, że tablety gotowe. Dziewczyny, mam nadzieję, że będziecie wyrozumiałe, jeśli chodzi o takie momenty, kiedy będę przepinać się między komputerem a tabletem, ponieważ żeby móc Wam udostępnić informacje, które powinniście mieć na tablecie, które będziecie sobie rzucać na tablet, ja również muszę uruchomić swój tablet, co jednocześnie wymaga ode mnie takich tutaj przepięć i pewne rzeczy, które się dzieją. Więc może się okazać, że wcześniej widzicie tablet niż prezentację, ale może też o to chodzi, bo wydaje mi się, że uda nam się wszystko tutaj zaplanować tak, żeby to działało. Zastanawiałam się przez trochę nad formułą webinaru. Myślałam o tym, co Wam będzie potrzebne, ponieważ tak naprawdę nie znamy się osobiście. Zresztą Wy jesteście chyba dość odległym rejonem dla mnie, ponieważ ja mówię do Was teraz z Krakowa, więc wydaje mi się, że trochę kilometrów jednak do siebie mamy. Skoro zaglądał tam Grzegorz, to zdecydowanie mamy do siebie trochę kilometrów. No to dopiszę, oj, piękne rejony, dla mnie jakże odległe, także my możemy królów, słuchajcie, bo Wam pożyczyć. Za to by piękny rejon. I jest gdzie odpoczywać. Świetnie. O, i rozmarzyłam się. Słuchajcie, my dzisiaj, to Wam tak powiem w ramach anegdoty, że my dzisiaj świętowali. Oj, pięknie, słuchajcie, byłam na Mazurach, byłam w tamtym roku w Rynie. I nie ukrywam, że zachwyciłam się tym rejonem, zamek piękny, byłam w rejonie zimowym, więc być może w wakacje tym bardziej.
O, super. No to słuchajcie, to jedyne moje. I za czasów głębokiej podstawówki, bardzo głębokiej, byłam nad jeziorem Leleskim. Tak? Dobrze pamiętam? To takie czasy, naprawdę. Czwarta, piąta klasa podstawówki. I tyle mojej przygody z Mazurami, ale bardzo chętnie bym wróciła, ale nie ukrywam, że to jest trasa bardziej wymagająca niż nad morze w tym momencie z Krakowa, ale ja również do Krakowa zapraszam. My dzisiaj w ramach Dnia Dziecka i obchodów mieliśmy taką grę terenową, w której dzieciaki szukały, gdzie mają trafić, ponieważ nie wiedziały, gdzie jest punkt finalny ich wycieczki. I spędziliśmy dzisiaj czas w papugarni, więc między innymi dzisiaj wesołe i kolorowe papugi chodziły po moich ramionach, głowie i Bóg wie jeszcze gdzie, szukając, czy może nie ukryłam czegoś w kieszeniach, dosłownie porywają guziki, telefony, zaglądają wszędzie, gdzie się da, więc też niezwykle pozytywne przeżycie dzisiaj, tak przed Dniem Dziecka. No dobra, słuchajcie, to przystępujemy do działania. Kraków i Mazury razem. Jeśli macie tablet, to świetnie, to zaczynamy. Pierwszą rzecz, którą wam chciałam zaproponować, to jest takie ćwiczenie, które nas będzie wprowadzało, ale podejrzewam, że jesteście w stanie już je zrobić, bo widzę, że to jest dość zaawansowana grupa. Przepinam się na tablet, więc będę wam pokazywała pewne rzeczy z tabletu. Dlatego mówię centrum dowodzenia, słuchajcie, muszę tu sobie tablet przełożyć, lewa ręka, prawa ręka, tutaj czat, damy radę. Słuchajcie, o, dlatego taka poświata tutaj się pojawiła, bo mój tablet świeci. Już, słuchajcie, odpalę. Dobra. Słuchajcie, na waszych ekranach powinien się pojawić mój ogromny tablet, mam nadzieję, że jest. I teraz, słuchajcie, jeśli chodzi może o takie jeszcze podstawy, na pewno zaczynacie działać z go. I znaczy, zaczynacie, działacie z go. Słuchajcie, i pewnie doskonale znacie funkcjonalności go, natomiast ja będę dzisiaj pokazywała pewne rzeczy, w ogóle to tak na marginesie, ja siebie nie widzę, więc jakbym, słuchajcie, machała nie w tą stronę, to trzeba zareagować. Słuchajcie, będzie mi łatwiej dzisiaj pokazywać. O rany. Nie, jeszcze nie znalazł, biedny. Słuchajcie, na pewno będzie mi łatwiej dzisiaj pokazywać wam zadania na docie, dlatego że mogę go po prostu trzymać w ręce, a z Daszem pewne rzeczy, które się będą działy. Będą troszkę trudniejsze do pokazania, natomiast mam nadzieję, że uda nam się wszystko opanować. Oczywiście musimy sobie sparować robota z tabletem, na którym pracujemy. Czasami pojawia się problem w momencie, kiedy macie w pomieszczeniu kilka robotów, to pamiętajcie o tym, że jeżeli roboty są słabo naładowane, bądź macie dużo jakiegoś sprzętu, który też pracuje na Bluetooth, to czasami może to połączenie być nieco trudniejsze. Ja muszę wam powiedzieć, że nawet kiedy zaczynaliśmy pracę w projekcie, chciałam mieć taki duży komfort związany z tym, że będę was dobrze słyszeć, was myślę tutaj o nauczyciela, z którym pracuję, w związku z tym kupiłam słuchawki, takie duże słuchawki bezprzewodowe Bluetooth, bo chciałam, oglądając zajęcia, mieć taki komfort słuchania i słuchajcie, okazało się, że mój router i moje słuchawki Bluetooth dokładnie dają na samych falach, w związku z tym, kiedy odpalałam słuchawki, przestawał działać internet. I niestety mój router nie ma możliwości zmiany tego, więc w ogóle ten sprzęt razem ze sobą nie funkcjonuje. Więc po prostu czasami niestety technologia też ma pewne chochliki. Jeśli chodzi o oczywiście funkcjonalności, które są tutaj i kiedy wprowadzamy dzieciaki do pracy w ogóle na panelu z Go, to pamiętamy o tym, że dzieciom warto pokazać te funkcjonalności, które są dostępne.
Natomiast ja na przykład bawię się z dzieciakami jeszcze korzystając z tego panelu w taki sposób, że uruchamiam sobie troszkę wyobraźnię dzieciaków i rzucamy sobie na przykład kostką, tak żeby dzieci, na której mam narysowanego pieska, słonika, trąbkę i tak dalej, żeby w ogóle dzieciaki odnalazły w panelu dźwięki, żebym wiedziała, że potrafię się w tym panelu odnaleźć, albo rzucam sobie kolorową kostką, żeby dzieci ustawiły mi w zakresie koloru odpowiednią kolorystykę naszego robota. To jest o tyle istotne i jednocześnie przydatne, że kiedy pracujecie jednocześnie na dwóch daszach, a tak bywa, a macie je niepodpisane, mój na przykład ma z tyłu literkę ty, ponieważ korzystam na zajęciach, gdzie mamy dodatkowy sprzęt, no to umówmy się, że one wyglądają tak samo, więc później namierzenie, co jest czyim sprzętem, jest dość trudne. Natomiast ja na przykład dzieci proszę o to, żeby ustawiły odpowiedni kolor robota, tak żeby w trakcie pracy te roboty się różnicowały, a możecie to już zrobić właśnie z poziomu panelu Go, dlatego że zmieniacie tylko kolorystykę, która się pojawia, no i oczywiście możecie sobie też działać w zakresie oczu, o których będziemy dzisiaj sobie mówić. W przypadku aplikacji Go, natomiast to, co jesteście w stanie zrobić bez w ogóle wchodzenia w bloki, i mam nadzieję, że z tej funkcjonalności korzystacie, to nagrywanie dźwięku. Ostatnio podczas jednych zajęć stacjonarnych, kiedy pokazałam tą funkcjonalność dzieciakom, ponieważ dopytywały tutaj o ten mikrofon, to wyobraźcie sobie, że na pewno na jednym daszu w Nucie Częstochowskim jest nagrany fragment mojej przemowy końcowej do dzieciaków, ponieważ uczeń miał wielki ubaw w momencie, kiedy mnie nagrał, więc dasz chodził i mówił jakieś urwane fragmenty w ogóle tego, co ja do nich mówiłam. Nagrywając dźwięk, wchodzimy sobie na mikrofon, pokazuję to na aplikacji Go, natomiast później w Blockly jest to dość analogiczne, a na tym będziemy też bazować. I teraz pamiętajcie, że dźwięki zapisują się dla danego robota, dlatego jeśli teraz zapisuję dźwięki w Go, to pod jedynką, to będzie dźwięk numer jeden dla tego dota. Uruchamiam mikrofon, naciskam sobie, pod którym numerem chcę zapisać dźwięk, klikam sobie jedyneczkę i w momencie, kiedy kliknę na mikrofon, będę mogła nagrywać zadania. I na przykład może to być takie zadanie. Jakie jest twoje ulubione danie? Jakie jest twoje ulubione danie? Okej. Zapisuję. Pamiętajcie o tym momencie zapisu, bo często to umyka i potem te dźwięki... Jakie jest twoje ulubione danie? Wracamy do apki. No i moje drogie, nagrywamy tak sobie kilka dźwięków i z poziomu Go jesteśmy w stanie zaproponować dzieciom już pierwsze zadanie polegające na tym, żeby odpowiedziały na pytania, które podaje im DOT. To jest bardzo prosta funkcjonalność. Bardzo prosta, ale być może dobra do tego, żeby już zacząć pracę z dotem. No to moje drogie. Jakie jest twoje ulubione danie? Aż musisz chyba powiedzieć do mikrofonu. Jakie jest twoje ulubione danie? Dot was o coś pyta. Może podzielicie się informacją. Jakie jest twoje ulubione danie? Usłyszałyście w ogóle mojego dota? Bo nic nie widzę na czacie i nie wiem, czy jesteście w ogóle. O, jajecznica na boczku, nieźle. Siamasz, zaglądnij, słuchajcie, tutaj. Pewnie już tam, wiecie, tam pewnie już ślinka po prostu cieknie wszystkim. Jakie jest twoje ulubione danie? O, mamy gołąbki. Super. Do czego jeszcze można wykorzystać, słuchajcie, tam i oczywiście ja czytam na czacie, co tam się dobrego dzisiaj dzieje, być może tutaj będzie jakaś inspiracja na bardzo późną kolację dzisiaj, ale pokazuję to nie bez przyczyny, dlatego że bardzo często, kiedy DOT jeszcze nie wychodzi z pudełka,
bo brak jakoś pomysłu, albo jeszcze pojawiają się Wam jakieś obawy związane z Blockly, to właśnie ta funkcjonalność w przypadku Dota jest świetna. Dlatego, że nagrywacie sobie gamę dźwięków. Popatrzcie, ja mam na przykład nagrane pytania kluczowe do zajęć. Zrozumiałem, że... I proszę dzieci, żeby kończyły zdania. Zrozumiałem, że... Zaskoczyło mnie, że... Przypomniałem sobie, że... I tym sposobem dzieci podają sobie Dota i automatycznie udzielają odpowiedzi na pytanie. Do wykorzystania oczywiście gama pytań do wyboru do koloru, what color is it, do wykorzystania na języku angielskim, ale kolory można równie dobrze zaplanować z tego panelu, ponieważ możemy podawać i zmieniać kolorystykę dzieciom i pytać dzieci what color is it i wystarczy nam jedno pytanie i zmieniamy sobie funkcjonalność na panelu. Dość prozaiczne, a jednak często pomijane. Więc możemy zapytać, jaki to kolor? Jaki kolor widzicie? Bo chcę wiedzieć, czego w ogóle widzicie. Nie wiem, gdzie mam machać, bo siebie nie widzę. Jest, świetnie, Paulina. Słuchajcie, a biały tu, a tu, tak? Biały, tak się odbija pewnie. Słuchajcie, niebieski, niebieski. I teraz tak naprawdę popatrzcie, już taka mała funkcjonalność, która w ogóle jest pomijana w Go, może posłużyć za punkt do zajęć. Słuchajcie, czasem jest też tak, że pracujecie jednocześnie w klasach 1-3, ale na przykład macie zajęcie na świetlicy, albo pracujecie też od przedszkolnych, w zeróweczkach, więc to może być taka fajna propozycja na początek, kiedy chcemy, żeby dzieci w ogóle się z tym sprzętem obyły. Potem oczywiście naturalnie kolejnym etapem będzie na przykład sytuacja, w której dzieci właśnie rzucą kostką i zmienią to w tym panelu. To jest niezwykle istotne, bo potem jak dzieciaki dobierają się do Go, to po prostu klikają wszystko, co się tam pojawia. No oczywiście w przypadku Dasza mamy jeszcze panel poruszania się, który tutaj nie będzie aktywny z tego względu, że Dot go nie ma, a Dasza mam położonego ciutkę dalej, więc pewnie go później jeszcze wyciągnę. Natomiast zdecydowanie już nam ta opcja pozwala nieco podziałać. Jeśli chodzi o Go, czy macie jakieś takie ciekawe pomysły albo robiłyście coś takiego przy użyciu Go z wykorzystaniem Dota, bądź z użyciem Go, ale z wykorzystaniem Dasza, co szczególnie spodobało się dzieciom? Dorota, labirynt taki, że jeździli Go przy użyciu aplikacji Go jeździli Daszem po trasie, tak? Mhm. Slalom. Domniemam, Julka, że między kubeczkami, tak? Mhm. Droga z zadaniami. Czyli jak napotyka na jakąś informację podczas trasy, to wtedy dostaje jakieś zadanie, tak? Super. No to słuchajcie, to dziewczyny, to zaczynamy co nieco, jeśli chodzi już stalowe labirynty. Mhm. I ja też uważam, że jeśli chodzi o wprowadzanie w ogóle Dasza podczas zajęć, to jest taki dobry punkt wyjścia. Natomiast my dzisiaj, albo ja dzisiaj chciałam, żebyśmy zobaczyły i spróbowały znaleźć takie aktywności, które będą łączyły nieco Dota z Daszem. I na pewno te aktywatory, o których wspominałam wcześniej, będą nam to mogły ułatwić. No ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, że trafiacie do klasy pewnego dnia, kiedy dzieci są wyjątkowo nabuzowane, coś się dzieje.
i zaplanowałyście wtedy, że będą zajęcia z Dotem i dajecie tego Dota do ręki i widzicie już po tych pierwszych oczach, że to znak, że będzie się coś działo. Czy macie czasami takie wizje, że dzieciaki coś z tymi robotami zrobią nie do końca dobrego? Albo na przykład robią po prostu coś, albo nie reagują na pewne informacje. Jeśli coś takiego się zdarza, to na pewno świetnym pomysłem na wprowadzenie Dota do zajęć lekcyjnych jest taka zabawa, którą ja nazywam Uważaj na Dota. Uważaj na Dota. I teraz, dziewczyny, często masz taki głębszy oddech. Ja nie ukrywam, że kiedy zaczynałam pracę z robotami, to też myślałam sobie, Boże, jak wejdę, jak on mi weźmie tego Dota i nie łupnie o ścianę, bo akurat taki będzie miał kaprys, to może być kiepsko. Natomiast wybrnęłam z tego, ponieważ zanim dałam roboty do ręki dzieciakom, to właśnie wprowadziłam je sobie, używając tego właśnie tego myku, tak to nazwijmy. Dziewczyny, i teraz kwestia techniczna. W panelu, który macie, ja muszę sobie, słuchajcie, tutaj troszkę to przesunąć, który macie na tablecie, kiedy sobie klikniecie na to takie pole z lewej strony, gdzie są trzy kreseczki, trzy pomarańczowe kreseczki i klikniecie na nie, tu, to pojawia się taka opcja, puzzle, moje projekty i create new. Puzzle będą opcją gry. Opcją gry pozwolę sobie na chwileczkę uruchomić. Wy prawdopodobnie będziecie miały tam wersję czystą. Ale na co nam ta opcja pozwala? Po pierwsze, kiedy pojawiają się puzzle, aplikacji pada pytanie, czy będziesz chciał grać Dashem czy Dotem? I wtedy ja sobie wybieram na przykład Dota i zwróćcie uwagę, że moja ścieżka już tutaj jest cała rozwiązana. I nie sposób mi dzisiaj pokazywać wam całkowicie, na czym to polega. Natomiast spróbuję to zrobić w takim teleskrócie. I zachęcam, żeby w trakcie tej przerwy świątecznej, którą macie, bądź kiedy będziecie w szkole, faktycznie z tego wariantu skorzystać. Ponieważ tu po kliknięciu na pierwsze zadanie pojawiają się ćwiczenia dla dzieciaków, które są opisane w taki bardzo przejrzysty sposób. Press the start button in the bottom left corner to get Dots Engine going. Kali jeść, Kali pić. English jest. Dobra. I teraz popatrzcie. Ja mam tylko nacisnąć przycisk start w lewym rogu, left corner, żeby uruchomić Dota. Mam. I dlaczego to jest istotne? Dlatego, że to, co robimy sobie podczas tej gry w puzzle, zarówno przy Daszu i przy Docie, ja sobie naciskam teraz start, yes, car and time. Yes. I popatrzcie, aplikacja przyznaje mi takie punkty za wykonaną pracę i kolejne zadanie będzie już nieco trudniejsze. Na dole będzie instrukcja, co ze sobą łączymy. Bardzo intuicyjna, bo zwróćcie uwagę, że mój panel po lewej stronie jest w ogóle taki wygaszony. Ja sobie na niego teraz naciskam palcem i pewnie zauważyłyście, że nic się nie wyświetla. No właśnie, bo te puzzle mają to do siebie,
że one podpowiadają bardzo intuicyjnie, nawet jeżeli nie znacie w ogóle języka angielskiego, to one podpowiadają, co trzeba z czym połączyć, jednocześnie powodując, że przechodzimy kolejne etapy. Dlaczego o tym mówię? Ano nie po to, żeby wam powiedzieć, że są fajne puzzle, chociaż to trochę też, ale dlatego, że w momencie, kiedy przejdziecie całą tą drogę, którą ja mam tu, to nie dość, że w pewnym zadaniu, bodajże przy poziomie 9, zostanie dla was wygenerowany taki certyfikat imienny, który możecie na przykład przyznać klasie i zapisać, to na dodatek każdy z tych projektów, które zrobicie z dziećmi, zarówno w przypadku Dota, jak i Dasha, zapisuje się właśnie w tej opcji My Project. I słuchajcie, to jest mega. To jest po prostu mega. Dlatego, że wszystko, co zrobiłyście, co będzie miało taką ładną ikonkę z Daszem lub Dotem, to są między innymi właśnie, między innymi są te zadania, które wykonałyście. I na przykład, ja kliknęłam sobie na Disco Ball i widzicie, kiedy nacisnę Start, i tu jest właśnie ta opcja z tymi funkcjami, o których mówiłam, że dzisiaj nie będziemy jej specjalnie ruszać, ale jeśli zagracie sobie w puzzle, to właśnie w toku tych gier stworzycie swoje pierwsze projekty, które zapiszą się automatycznie na tablecie, na którym działacie. I to jest świetne, dlatego że to jest taka gotowa baza do zajęć. Wy nie musicie odpalać teraz wszystkiego. Oczywiście możecie sobie do tego programu, który jest tutaj, dołożyć sobie nową wersję kolorystyczną świateł, no bo ja mogę sobie wtedy jeszcze dołożyć przecież ile słuchajcie, maszyna dała kolorów, nie? I wtedy moja kula disco będzie zmodyfikowana. Dzieci mogą pozmieniać kolory według informacji, które są. Natomiast ja nie pokazuję tego od początku jako projekt, dlatego że chcę wam między innymi pokazać, że przejście tych puzzli z dziećmi będzie świetną bazą do posiadania takich ciekawych, gotowych programów, które zapisywać się właśnie będą w tym panelu żółtym. Czyli po kliknięciu będziecie miały puzzle, to będzie ten pierwszy poziom gry. My Projects, czyli wszystko to, co wy stworzycie dzisiaj, plus to, co zdobyłyście niejako w toku gry w puzzle. I na końcu mamy opcję Create New. Klikamy sobie na Create New. Pierwszy to jest Blank Project, czyli pusty projekt. Tu zwykle pojawiają się takie śmieszne nazwy. Ja w tych nazwach się gubię nieco, więc ja sobie je nazywam według własnego tutaj kaprysu i humoru. Niemniej jednak dzisiaj myślę, że na potrzeby projektu albo zapisujcie sobie nazwę, jak wam się podobało, albo po prostu sobie numerujcie sobie te projekty. Czyli zmarzymy sobie nazwę i wpisuję sobie projekt 1, daję sobie idź. I żeby projekt, który będę robiła, powstał, muszę kliknąć przycisk Create. I tym sposobem otworzyła mi się taka nowa karta projektu, której będziemy teraz działać i tworzyć. I teraz wracając do wątku z tym pytaniem, czy macie obawy, kiedy dzieci dostają roboty do ręki, no mam nadzieję, że to nieco ostudzi zapał, emocje i niepotrzebny stres. Pamiętacie w jakich bloczkach mamy takie bloczki warunkujące, że kiedy coś się wydarzy Daszowi lub Dotowi, bądź kiedy spotkają jakiś aktywator, to mają zareagować w określony sposób. Czy pamiętacie, w których bloczkach to jest? OK. No to zaglądamy do bloczków Start. Słuchajcie, zaglądamy do bloczków Start i w bloczkach Start mamy taki pierwszy bloczek. When, Dash, zaraz powiem co dalej. Słuchajcie, ten bloczek, on będzie się pojawiał cały czas niejako obok.
niejako obok. Ten, który jest tutaj, Wenstart, on cały czas będzie. Jego się nie da wyrzucić. Więc czasami, jeśli dzieci będą wam chciały usuwać bloczki, a usuwamy je poprzez wrzucenie do kosza, a kosz jest z prawej strony, on się aktywuje w momencie, kiedy łapiemy bloczek, widzicie? I otwiera się, kiedy się zbliżymy. Więc to tego bloczka się nie da wyrzucić. I teraz, dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeśli dzieci będą chciały wyrzucić jakąś część swojego programu razem z tym bloczkiem, to po prostu się to nie uda i nie będzie im grało i będą się denerwowało, że im to nie wypada. My klikamy sobie When i wyciągamy sobie ten bloczek z panelu Start. I ponieważ my chcemy najpierw nauczyć dzieci, jak popracować sobie z dotem, czyli jak to zrobić, żeby dot nie wylądował na ścianie, w związku z tym będziemy musiały użyć aktywatora i dodatkowo będziemy chciały, żeby reagował dot. W związku z tym musimy kliknąć na panel, gdzie mamy dash i zmienić funkcję na dot. Zwróćcie uwagę, że przy kliknięciu dasha mamy inne aktywatory, a dota inne, czyli to jest to, o czym była mowa w przewodniku. Dot reaguje na co innego i dash reaguje na co innego, przy czym mają część wspólną związaną z guziczkami. I teraz my klikamy sobie dot i mamy tam taki aktywator, który się nazywa shake. Shake, shake, shake. Jak myślicie, który to będzie z kolei? Szósty, świetnie. Dokładnie. To jest ten aktywator. Czyli kiedy when dot shake, czyli kiedy potrząsnę dotem, to on coś zrobi. No i teraz, no, skoro chcemy, żeby oni obchodzili się z nim delikatnie, to ta reakcja, którą wywołamy u dota, powinna raczej być średnio przyjemna. No więc mogę wykorzystać dźwięki, albo mogę wykorzystać animacje. W przypadku dota sprawa się nam nie sypie, bo dot nam się nigdzie nie poturla. Natomiast nie poturla w sensie sam. Natomiast pamiętajcie o tym, że wszystko, co jest w bloczkach animacji, jest dłuższą reakcją. Więc ja sobie wejdę w dźwięki i mamy taką kategorię dźwięków, która się nazywa weird. Przedostatnia kategoria dźwięków, weird, czyli dziwne. No i mamy dziwny dźwięk. No to sprawdzam. Słuchajcie, ale przyglądnijcie się programowi. Czy na pewno w programie wam wszystko gra? Czy wszystko wam gra w tym programie? Jak to mówią fachowcy, debugujemy skrypt. Czy na pewno w tym programie wszystko gra? Zadziałało. Ale czy program na pewno jest w 100% ok? Skoro, jak to mówią dzieci, skoro pani pyta, to pewnie nie. No to powiem, słuchajcie dziewczyny, ja w dźwiękach nie zmieniłam na dota, a dot się odezwał. I teraz musicie się na to wyczulić, dlatego że w momencie, gdybyście miały włączonego w tym momencie dasha, to dash zareaguje, a nie dot. W momencie, kiedy macie podpiętego tylko jednego dota, to reaguje dot. To jest taki słuchajcie, niuansik. Po prostu gada to,
co jest ustawione, ale tak o tyle istotny niuansi, że czasami pewne rzeczy może się okazać, że jeśli źle sparujecie, to będą wam jednocześnie gadały dwa roboty. Więc o to trzeba sobie zawsze sprawdzić. Właśnie, tak Julka. I bardzo często jest tak, że czegoś sobie nie przepniecie i nie do końca uzyskacie ten efekt, bo wam się to pogmatwa. Więc zawsze ten program trzeba sobie sprawdzić. W momencie, kiedy macie tylko dota, będzie wam gadał tylko dot. Natomiast pamiętajcie i wyczulcie dzieci. No i wyczulcie też o tyle, że może się okazać, że będziecie machać tym dotem, aż ręka odpadnie, a sobie go tutaj nie zmienicie. No i finał opowieści będzie taki, że program wam nie zadziała. No więc my chcieliśmy Ja wypowiem ten dźwięk na marginesie. No więc tak, na czym będzie polegało to ćwiczenie? Na tym, że w momencie, kiedy wy uruchomicie program na swoim tablecie, podajemy dota dzieciom i mówimy, uważaj na dota. Dot musi czuć się bezpieczny. Jeżeli będziesz poruszał nim zbyt mocno, to będzie wydawał kiepskie odgłosy, tak? Będzie wydawał kiepskie odgłosy, będzie się źle czuł. Więc spróbujcie sobie podawać dota w taki sposób, żeby czuł się komfortowo i robić to delikatnie z ręki do ręki. No i wtedy uruchomimy sobie program i dzieci będą wykonywać ten ruch prawie że na wciągniętym powietrzu, bo jak potrząsną, to będzie to, co będzie. I teraz, nie traktujemy sytuacji potrząsania jako aspekt powodu do dumy. Natomiast widzę, że w grupach ta opcja się sprawdza, czyli zależy nam, żeby dot nie wydał żadnego odgłosu. Oczywiście można sobie to urozmaicić i dodatkowo jeszcze zmieni kolory. Tak? A słuchajcie, a co zrobić, żeby on wrócił do koloru zielonego? No bo wiecie, idzie dalej, kolejne dziecko się postarało, emocje po prostu sięgają zenitu, a on jest dalej czerwony. Czy macie pomysł, co zrobić, żeby był z powrotem zielony? Żeby dzieci w trakcie zabawy, to które tutaj, żeby podawało sobie na przykład zielonego dota. No, słuchajcie, opcji mamy kilka. Albo możemy spróbować wrócić do punktu początkowego, bo zwróćcie uwagę, że on zielony na początku. Tak? Czyli znowu. Bum, 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 przechodzi. Jest. Wraca? O nie. Czerwony? Mamy? O i nie wrócił nam się do zielonego. Dziwne. Powinien. Albo jeśli to nam nie zadziała, to możemy po prostu ustawić tutaj opcję powrotu do zielonego. Czyli po czerwonym zapali się nam po prostu zielona. To może nawet będzie prostsze. Czerwone i wrócił na zielone. Zawsze możemy zrobić tak, że to światło czerwone będzie trwało nieco dłużej, tak żeby dzieci zdążyły tutaj opanować sobie śmiech i tym podobne. To wtedy możemy sobie w ruchu kontroli wrzucić bloczek wait i wprowadzić sobie go tutaj i tym sposobem po kliknięciu sobie określonej liczby sekund on będzie się świecił na czerwono, dzieci już tutaj emocje zużyły i po 6 sekundach wróci na zielono, co będzie dla dzieci jednocześnie sygnałem, że można zacząć podawać dalej. Myślę, że to chyba w sumie nawet lepsze. W przypadku, kiedy chcemy, tu mamy dota, natomiast w przypadku, kiedy będziemy chciały, żeby nie zrobili nadmiernej krzywdy Daszowi, a co robią najczęściej z Daszem? Takiego, że po prostu serce wam staje.
No ja reaguję zawsze tak, że dasz, słuchaj, Dota turlają. Dasza wam turlają? Naprawdę? Okej. Okay. Słuchajcie, to jest tak jakby użycie tego aktywatora ma na celu zmienić dzieci do tego, żeby one delikatnie nim się obsługiwały. Ale oczywiście, jeśli zmienisz parametr na ruch, to tak naprawdę wprowadzając w ruch, możesz wywołać reakcję w drugą stronę, pozytywną. Natomiast to, co mnie czasami przeraża, to jest właśnie ten element u Dasza, kiedy oni ciągną za głowę i robią to dość impulsywnie. I mamy taki aktywator w przypadku Dasza, when Dash picked up, czyli zostanie podniesiony, to będzie wydawał dany odgłos. I wtedy wystarczy, że zastosujemy sobie tą samą reakcję i w momencie, kiedy on będzie podnoszony, Dash, ja za chwileczkę sobie wyciągnę Dasza i też wam pokażę, to wtedy automatycznie on też będzie wydawał tą negatywną reakcję i będzie też sygnałem, że coś jest niepokojącego. Ten program, który sobie ustawiłyście tutaj, widzicie, tu wystarczy tylko zmienić sobie Dota i Dasza i daną reakcję, będzie taką pozytywną przestrzenią do tego, żeby nauczyć dzieci delikatnego używania robotów. Ten projekt zapisał się wam w waszej nazwie, którą tam macie. Ja mówię, uważaj na Dota na przykład. Natomiast, czy myślicie, że to może się sprawdzić u dzieciaków? No ja myślę, że słuchajcie, mimo wszystko, chociaż tam cichutko sobie pewnie pewne rzeczy ustawiacie, to może się w pełni dograć. Słuchajcie, drugi projekt, czyli to są takie rzeczy z kategorii porządkujący. Drugi projekt, nazywamy sobie dwójeczką, create. Poczekam na was, jak dacie sygnał na czacie, że jesteście gotowe, to będę przechodzić dalej. Matko, w jakiej ja po świecie, słuchajcie, siedzę od tabletu. Chyba, słuchajcie, muszę moją lampkę aż tu gdzieś uruchomić, żeby wam w takim czymś śmiesznym nie siedziało. Okay. Go. Go, rozumiem, lecimy, tak? Dobra. Słuchajcie, no to mamy drugi projekt. I teraz tak. Projekty, które pokażę dzisiaj w przypadku Dota, są w 100% do użycia w przypadku Dasha również. I teraz... Na czym to będzie polegało? Będziemy sobie pracować dzisiaj na aktywatorach, dlatego że chciałabym, żebyście jednak tą kuleczkę dostrzegły. I teraz to jaką ma przewagę Dot nad Daszem polega na tym, że jest poręczny. W związku z tym dzieciaki mogą nim planować jakieś działanie i ruch. I mogą być jednocześnie... organizatorem tej przestrzeni i tego, co będą robiły dzieciaki. I tym sposobem możemy zaplanować między innymi, i ja bardzo lubię to ćwiczenie i bardzo lubię tą rolę Dota, ponieważ na czubku jego głowy macie cztery guziki. One w założeniu są zaprogramowane, tylko teraz, ponieważ mam go wpiętego, tam to go wypnę. Słuchajcie, kiedy wypnę Dota, czyli on nie będzie połączony z aplikacją Blockly. Mamy. I nacisnę na guziczek.
pani ma coś zapisane. Pod jedynką ma takie, takie strzelanie. Takie jak kosmiczne trochę. Pod dwójką. And the answer is. Czyli odpowiedź brzmi, mówiąc w takim wolnym tłumaczeniu. Słuchajcie, to jest taka ciekawa, ciekawa zagwozdka, dlatego że te pytania pojawiają się od razu po uruchomieniu Dota, on nawet nie musi być czarowany. No i trójeczka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że... Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że być może to rozwiązanie też znajdzie zastosowanie podczas waszych zajęć, czyli na zasadzie wywoływania określonej aktywności u dzieciaków, przywołania uwagi dzieci w formie takiego bardziej, mam wrażenie, dzwoneczka, ale także wywoływacza odpowiedzi, ponieważ zawoła dzieci o tym, że a jeżeli odpowiedź albo odpowiedź brzmi, może być takim, w sensie gotowym materiałem, trochę do takiej roli, roli dyktafonu. No dobra, słuchajcie, to teraz tak, na chwileczkę sobie tu przedstawię pewne rzeczy, tutaj cały czas. Słuchajcie, to w takim razie, kiedy macie uruchomiony program drugi, zaraz przerzucę tu wszystko dla was, kiedy macie uruchomiony program drugi, to chciałabym, żebyście wyciągnęły sobie na ekran główny cztery bloczki ze startu when dash lub dot coś tam wykona. Dobra? Wyciągnijcie sobie na pulpit cztery takie bloczki. Ok. Jak będziecie gotowe, dajcie znać. Mamy wyciągnięte? Cztery bloczki startowe. Czyli z panelu start wyciągamy sobie raz, dwa, trzy. No i popatrzcie, co mamy. Mamy top button, czyli to jest ten guzik główny, czyli ten, który jest na środku. Jedynkę z jedną kropką, dwójkę z dwoma, trzy z trzy. I teraz do każdego, i teraz zadziała to i przy docie, i przy daszu. W zależności od tego, czy będziecie korzystać, ja będę pokazywać na docie. Dlatego zmieniam na dota. Benz. Zmieniam sobie wszędzie na dota. Tak. Czyli mam zagospodarowany pierwszy guzik, drugi guzik, trzeci guzik i guzik główny. I teraz chcę, żeby dot reagował na dane guziki w taki sposób, że będzie zmieniał kolor. Pod głównym kolorem obecnym będzie obecna pora roku, a z obecną porą roku kojarzy mi się kolor zielony. Dlatego bloczek ten wrzucę tutaj. To jest ta pora roku, która jest teta, tutaj. No to już wiecie, co będzie pod jedynką. Dziewczyny, jaki kolor pod jedynką? Żółty, świetnie, Julka, dokładnie. Żółty. No to wrzucamy żółty. I same zauważycie, że dzieciaki też szybciutko tą analogię dostrzegną. W takim razie pod dwójeczką.
Czerwony, tak. Mhm. Myślę, że czerwony to jest dobre rozwiązanie. Ja w ogóle lubię operować na tych czterech podstawowych kolorach. No więc ostatnia będzie zima. Ostatnia będzie zima, więc wrzucamy sobie kolor niebieski. Czy któraś z Was bawiła się w taki sposób? Z dzieciakami? Mhm. Słuchajcie, mi dziś absolutnie nie zależy na skomplikowanych programach. Mi zależy na takich programach, które możecie wpleść w sposób sprawny na zajęciach, żeby aktywność z robotami nie wiązała się po prostu z misją nie do wykonania z wyciąganym sprzętem. Jak ja to widzę? No oczywiście poza tym, że w momencie, kiedy uruchomię program, popatrzcie, ja naciskam jeden, o Boże, główny guzik, drugi, popatrzcie, widzicie w ogóle go? O, już nie będzie machać. Słuchajcie, w tym momencie dot pełni, zresztą widzicie na panelu, guziki naciskam, jeśli gdzieś tutaj mi ginie w kamerze. W tym momencie dot pełni troszkę taką formę takiego panelu sterującego, nie mając bezpośrednio wpływu niejako na dasza. Ale ja sobie wyobrażam taką aktywność, w której dzieciaki mają dota, podają go sobie i na przykład czytamy zagadki związane z porami roku. I wtedy dziecko, aby powiedzieć, do której pory roku odpowiada, szuka sobie odpowiedniego koloru. To jest taka pierwsza prosta, która przychodzi mi do głowy. Ponieważ może to być też taki panel do głosowania, to jeśli korzystacie z takich quizów internetowych jak Kahoot, to tam właśnie w tych quizach Kahoot, piszę nazwę, jeśli nie znacie na czacie, właśnie dzieciaki odpowiadają na pytania i tamte pytania są zaznaczone właśnie trzema kolorami, tymi, które są tutaj. W związku z tym też będzie grupa mogła zagłosować. Jedni będą mogli głosować daszem, drudzy dotem albo dwoma daszami, bo one wcale nie muszą jeździć, tak? Czyli będziemy mieli podpiętego pod jeden tablet, albo nawet trzy wtedy, tak? Pod jeden tablet dasza, pod drugiego dasza i pod drugiego dota, albo dwa dasze i dzieci głosują na prawidłowe odpowiedzi, zapalając robota w dobry sposób. I teraz ta opcja z guzikami jest szybka. Oczywiście ona jest do uzyskania pracując z Go. Natomiast zwróćcie uwagę, że to wymaga odpalenia panelu, przestawienia półka, jeszcze trójka dzieci w międzyczasie zmieni z jaką częstotliwością będzie nadawane światło. W związku z tym automatycznie się sprawa sypie, a tutaj tylko będzie bęc. No ale co mi jeszcze przychodzi do głowy? Mówiłyście, że robiłyście labirynty i slalomy. Czemu nie zaplanować takich kolorów, które na przykład będą kolorami kubeczków, które dasz będzie porządkował. Być może te kolory kubeczków mogą być związane z kolorami pojemników na śmieci, do których będzie segregował wasz robot sprzęt. I wtedy na przykład będziemy mówili o danym odpadku, który gdzieś będziemy mieli rozłożony na podłodze. Dasza wtedy będziemy mieli ustawionego na przykład ze spychaczem i robot na przykład dojeżdża do danego materiału, a wy pokazujecie jako prowadzący zajęcia, do którego śmietnika należy go odesłać i przeprowadzić. Wy jako prowadzący bądź dzieci po prostu sobie wskazują, gdzie powinieneś trafić. Tak, to będzie kosz w takim i w takim kolorze. I teraz zwróćcie uwagę, że to wymaga zaprogramowania osobno dota, osobno dasza, jest tak jakby dwa tablety w ruchu, nie ma interakcji, która wynika z programu między tymi robotami, natomiast jest interakcja, która wynika z kontekstu zadania. Dlatego to nie zawsze musi być tak, że dot bezpośrednio przez swoją reakcję będzie się łączył z daszem. Nie zawsze jest tak, ale on będzie mógł właśnie pełnić rolę takiej kostki, troszkę takiej kostki. Jak myślicie, do wykorzystania? Dobra opcja? Boję się, że was tam zjadło.
Okej. Okay. I słuchajcie, i tak naprawdę proste ustawienie. Proste ustawienie, więc nie wymaga to absolutnie jakichś bardzo skomplikowanych rzeczy. Więc to też będzie forma interakcji. No i oczywiście w zależności od tego, ile tego sprzętu chcecie wykorzystać, tak będziecie planować, potrzebujemy tylko guziczki. Zapisujemy sobie, słuchajcie, ten program. I dziewczyny, ponieważ będę chciała pokazać parę rzeczy też z Daszem, muszę go sobie przygotować, to ponieważ wybiła godzina 19:15, to ja mam taką propozycję, żebyśmy zrobiły sobie jeszcze jedną rzecz z Dotem, dobrze? I zrobimy sobie koło 19:30 chwilkę przerwy i pokażemy sobie pozostałe rzeczy. Świetnie, Dorota. No właśnie, wiesz co, właśnie zależy mi, żebyście bazowały na tej takiej poręczności Dota. Natomiast tu mamy takie działanie, w którym to wy troszkę jesteście takim koordynatorem działania. Natomiast to jest narzędzie, które jest bezpośrednio do pracy. No to słuchajcie, jeszcze jeden pomysł. Wrzucamy sobie projekt trzeci. Klikamy sobie na strzałki i create new. Blank project, trójka, create. I teraz tak, jak jeszcze się możemy bawić z Dotem? Mianowicie, kiedy i teraz znowu wyciągamy sobie z panelu Start Dota. I teraz zwróćcie uwagę, że on ma taką, ma takie dwa pola. Lean left, bend w lewo i lean right, w prawo. Tak? W lewo i w prawo. Wybieram sobie dwa te pola. Czyli potrzebuję lewo i prawo. Uwaga, że nie mogę już uruchomić znowu lewo. Muszę mieć prawo. Czyli kiedy dam w lewo, to coś tam, kiedy w prawo, to coś tam. Mam, tak? Ja sobie tu ustawię, słuchajcie. O, dobra. Lewo i prawo, żebym jeszcze z dobrej strony miała, żebym się nie zakręciła. No i teraz jest oczywiście jeszcze opcja, słuchajcie, do przodu, do tyłu. To już kwestia naprawdę dostosowania. Chodzi o sam patent. I teraz bardzo często poza zagadkami podejrzewam, że bawicie się z dzieciakami też w formę zagadek, ale taką, w której odpowiadają. Domyślacie się? O co bardzo często pytacie, to ja wam teraz przeczytam taką informację, a wy powiedzcie mi, czy to jest... Oj, będzie wam makawa potrzebna, słuchajcie. Czy to jest prawda, czy fałsz? I wtedy zaplanujemy sobie określone reakcje. Możemy znowu bazować na kolorach. Czyli jeśli przechyli się w lewo, to zaświeci się na zielono, jeśli w prawo, to na czerwono. Zobaczmy, jakby to podziałało. Czy w ogóle widzicie tego mojego Dota nieszczęsnego? Z mojej głowy. Widzicie? Czyli on, przechylam go w prawo, jest czerwony, w lewo zielony. Prawda, fałsz. Poza kolorami oczywiście możemy dodać dźwięki, czyli jeśli będzie dobrze, powie okej.
A jeśli będzie źle, to zrobię takie. Uwielbiam w ogóle te dźwięki. Dot. Ok. Masz rację, świetnie. A to zrobię takie. What? O, no i teraz. No, trochę takie. To ok. Na zasadzie. No dobra, dotarło. Przyda się do prawda fałsz? Myślę, że tak. Prawda fałsz w formie takiej szybkiej odpowiedzi. Słuchajcie, bardzo często podczas zajęć tak naprawdę wplatacie w ramach kodowania offline właśnie takie zadania, które polegają na tym, czemu nie wykorzystać do tego dota, skoro i tak leży w dełku. Program macie zapisany już pod trójeczką, więc można z niego skorzystać. Jak najbardziej do korzystania prawda fałsz. No i to jest właśnie ta przewaga dota, bo przy daszu, no to nie wyobrażam sobie tego tak robić, ale da się to zrobić też tak, żeby również ten czynnik prawda fałsz był sprawdzalny, ale o tym powiem, słuchajcie, po przerwie. Dziewczyny, mamy godzinę 19.20. Spotykamy się 19.35 i jeszcze takie parę minut intensywnej pracy, żeby sobie jeszcze porównać, co może robić Dash i Dot razem i jak wpleść to w zajęcia. Jeśli pojawią się Wam po przerwie jeszcze pytania, to proszę, żeby je na bieżąco wrzucać. To będziemy szukać, jeśli będziecie szukały innej inspiracji, to też dawać znać. Ostatnie pytanie przed przerwą. Czy to są rzeczy przynajmniej nowe? Propozycje nowe dla Was? Okej, okay, bo wiecie, zależy mi, żebyście wyszły z takim nowym rzutem na sprawę, bo wiem, że działacie, ale być może pomysły do tej pory miałyście nieco inne. Więc zależy mi, żeby to, co będzie wrzucane, nie było trudne, natomiast było taką otwartą przestrzenią później do działania. Super, fajnie, Ula. Dzięki, Olga. No to słuchajcie, parę jeszcze takich patentów po przerwie i jeszcze taki program z kategorii, dwa programy z kategorii hit. Więc koniecznie wracajcie, robicie sobie, słuchajcie, herbatę. 19.35 wracamy na wizję. Dobra? Super. Do zobaczenia w takim razie.
Słuchajcie, słyszycie mnie? Miałam jakąś taką małą awarię, coś mi się tutaj zawiesiło. Mam nadzieję, że wszyscy mnie słyszą. Jeśli ktoś tam jest, jakby mógł mi potwierdzić, czy jest ok. Słuchajcie, normalnie aż głębszy oddech wzięłam. Ok, super. Dobra, to już odwołuję alarm. Słuchajcie, wszystko się zatrzymało na 2 godziny. To ja mam tutaj taki, wiecie, licznik, ile to trwa, 2 godziny 22. I nagle to się nie rusza. Blady strach mnie ogarnął. Dobra. To jeszcze sobie od nowa sparuję wszystko i myślę, że za chwileczkę muszę zacząć. No dobra, dziewczyny, to łapiemy kawę i jeszcze zbieramy się na aktywności takie troszkę. Jeszcze nie widzisz, jeszcze nie od kamery, bo wiesz, to jeszcze przestawiam pewne rzeczy, bo muszę sobie od nowa wszystko wprowadzić, więc nie denerwujmy się tym. Zaraz. Jestem, słuchajcie, bez obaw. Ta sama kanapa, ta sama ona. Słuchajcie, zanim jeszcze tak z rozpędem o pewnych rzeczach, to czy do tego, co do tej pory było, macie jakieś pytania, może przyszła wam do głowy jakaś inspiracja, którą chciałbyście się podzielić, lub cokolwiek, co warto w tym momencie wspomnieć? Jeszcze chwila dla osób, które dobiegają. Czy jest coś, co w toku dzisiejszego webinaru wymaga może na tym etapie doprecyzowania? Dziewczyny, ale teraz już mnie widać? Okej. Okay. Rozumiem, że to milczenie też oznacza, że pytań jako takich nie ma. Możemy przystępować dalej. Na razie inspirację zostawiacie na koniec, tak? Tak zakładam, słuchajcie. Myśląc o interakcjach, miałam na myśli masło maślane, zarówno takie sytuacje, kiedy
dzieci w sposób bezpośredni, ale również nie do końca bezpośredni, czyli niebezpośredni, będą oddziaływały na Dasza. I to, co robiłyśmy wcześniej, to były takie rzeczy, kiedy one mogły określonym reakcjom Dota niejako zaplanować dalsze działania i dokonać pewnego wyboru. Oczywiście mamy też taką całą sferę interakcji, które mogą się wytworzyć między Dotem i Daszem. Tak, mam go tutaj, słuchajcie. No on mi to prawda po komputerze raczej jeździł nie będzie, ale zaraz zobaczymy, czy faktycznie działa to tak, jak powinno. No bo zapewne któraś z Was działała w taki sposób, że dzieci, wywołując u Dota pewną reakcję, bezpośrednio wpływały na Dasza. Czy któraś z Was bawiła się w taki sposób, że Dotem podawała polecenia Daszowi? Że Dotem podawała polecenia Daszowi. Słuchajcie, ostatni webinar, który miałam z robotów, w ogóle nazywałam supermocy Dota, dlatego że właśnie ja uważam, że taką główną supermocą Dota jest to, że on może kierować Daszem. Nawet spotkałam się kiedyś z taką interpretacją, że dlatego Dot na pewno jest kobietą, no bo zarządza tu, słuchajcie, tym biedakiem w pewnej wersji. Więc być może coś w tym jest, słuchajcie, może to taka utajona płeć Dota. Ja lubię też porównanie, że to jest taki troszkę Pinki i mózg. Tu mamy mózg, a tam jest Pinki od szarej roboty. No właśnie. Słuchajcie, więc tu mamy ten mózg, bądź tutaj naszą tą głowę, znaczy w sumie szyję do kręcenia tą naszą głową. Natomiast myślę, że ta opcja Wam się też spodoba, aczkolwiek słuchajcie, z pełną modyfikacją tego, co sobie chcecie tam poczynić, chodzi o patent. Drogie dziewczyny, uruchamiamy sobie projekt czwarty. Czyli klikamy sobie na zrobić to na razie same, na żółte kreseczki, create new, projekt czwarty. Mam nadzieję, że faktycznie sobie tam wszystkie te projekty zapisujecie i faktycznie robicie to jednocześnie na tabletach, bo odpada Wam później dodatkowa praca z tym związana. Projekty, mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Już odpalam mój tablet tu w działaniu. OK. Mamy, tak? No i teraz, dziewczyny, co możemy robić? Co możemy robić? Na razie mamy sparowanego cały czas Dota z robotem, tak? Natomiast zaraz sobie sparujemy jednocześnie Dasza. I teraz chcę poczynić takie działanie, w którym, kiedy wykonam coś Daszem, Boże, Dotem, to Dasz zareaguje w określony sposób. To, co się bardzo podoba dzieciom, to sytuacja, kiedy Dot słyszy klaskanie. Więc ja sobie wybiorę, kiedy Dot słyszy klaśnięcie, to wtedy i teraz wcisnę sobie taką opcję, że coś pojedzie do przodu. My już wiemy, że może to wykonać tylko Dasz. Dlatego, że wiemy, że to są bloczki ruchu dla niego. W związku z tym, tu będziemy mieli taki pozytywny przykład tego, że po uruchomieniu dwóch robotów po prostu jeden musi coś wykonać, czyli tak jak przedtem Dot nam śpiewał, bo nie miał drugiego,
chociaż był ustawiony dash, tak tutaj dash będzie wykonał tą aktywność, bo dot nie ma takiej opcji i on nie będzie reagował na te bloczki. No więc mamy sytuację, że kiedy dot usłyszy klaśnięcie, no to dash pojedzie prosto. A kiedy potrząśniemy, czyli start, dot, shake, może być też shake albo toss, to jest podrzucenie. Sprawdzimy. No to on wtedy będzie jechał do tyłu. Nie będziecie widział, czy jest do przodu, czy do tyłu, ale będziecie widział, czy reaguje. I dodatkowo jeszcze może zmienić światło, bo to wam będzie łatwo widać. I teraz dziewczyny, skąd taka propozycja? Jeszcze za naprawdę czasów studenckich, chociaż o dziwo było to naprawdę już parę lat temu, dobrych parę lat, na zajęciach z edukacji metody matematycznej metodyk zaproponowała nam takie rozwiązanie, że kiedy dzieci chcą potwierdzić, że osoba wykonała zadanie prawidłowo, to klaszczą w ręce, a kiedy uznają, że zadanie do zadania wkradł się błąd, to podnoszą rękę, bo chcą zasygnalizować pewien swój niepokój. No i słuchajcie, mi się to rozwiązanie bardzo spodobało i bardzo sprawdza mi się w klasie. Dlatego, że ja właśnie tak sprawdzam na przykład działania z matematyki. No i tak sobie myślę, że taką bardzo ciekawą formą interakcji między Daszem i Dotem, pamiętamy, jeśli chcemy, żeby one działały razem, to parujemy je wtedy jednocześnie, tak? Czyli wtedy w tym górnym bloczku zwróćcie uwagę, że macie dwa okienka z robotami. I teraz jaka propozycja zabawy? Ustawiamy sobie Dasza na linii startu i mówimy dzieciom, że chcemy, żeby szybko trafił do mety, ale trafi do niej tylko wtedy, kiedy będzie rozwiązywał prawidłowo, będzie rozwiązywał i sprawdzał razem z wami, czy prawidłowo wykonał działanie. Jeżeli dzieci prawidłowo wykonają jakieś obliczenie, to wtedy potwierdzamy prawidłowość wykonania tego zadania poprzez klaśnięcie w ręce. Wtedy Dasz pojedzie do przodu, czyli będzie się zbliżał do mety. Natomiast jeżeli ktoś policzy źle, to wykonujemy ruch właśnie tego podrzucenia przy użyciu dota. I im więcej wykonają prawidłowych działań, bądź udzielą prawidłowych odpowiedzi, bo tak też może być, to też może być połączone zagadki, to Dasz będzie sobie sunął do przodu, aż do tej mety. No i teraz uwaga, dziewczyny, przy okazji ciekawostka. Tam w scenariuszach, które pokazywałam na początku, jest genialny scenariusz Moniki Walkowiak, naszej trenerki, Podróże po Polsce. To jest taki scenariusz, w którym potrzebujemy taką dużą mapę Polski i odmierzamy odległości między na przykład Krakowem a Warszawą, Krakowem a Piszem, czemu nie, i planujemy ruch do Dasza, tak żeby dojechał do tego punktu, startując z Krakowa, mierząc linijką odległość. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeśli nie wiedziałyście, to pokażę, chociaż podejrzewam, że wiedziałyście, to w momencie, kiedy wejdziecie sobie na bloczek ruchu, to tam jest możliwość zwiększenia odległości i zwróćcie uwagę, ona jest w centymetrach, więc jeśli dzieci zmierzą, że odległość między Krakowem a Piszem wynosiła tyle i tyle, to zaznaczycie to sobie na tej linijce. Owszem, z dokładnością co do 10, natomiast jest to do zrobienia. I właśnie cały ten scenariusz tam opiera się na tym ruchu i na tym odmierzeniu odległości, czyli na dużej mapie mierzymy odległości, zaokrąglamy i Dasz porusza się po tej mapie. Świetny scenariusz, warto dziewczyny do niego zaglądnąć. Widziałam już nasze dziewczyny w projekcie w akcji z tym scenariuszem i naprawdę miód na serce, bo świetna robota. No słuchajcie, no to co, odpalamy program i teraz matko, no dobra, będę klaskać, słuchajcie, machać i w ogóle, dobra. Dobra, nie wiem jak to zrobić. Tu chyba go sobie muszę położyć. Uruchamiałam program, tak, ja tu nie muszę go położyć niżej. Słuchajcie, jeśli będziecie słyszały, że się tam kręci i klaszczę w ręce, będziecie widziały, czy program reaguje.
Widzicie? Ja klasnęłam, uruchomił się program, czyli usłyszał dot. No i teraz interesuje mnie, czy ja podrzucę. Uwaga. O! Kiepsko podrzucam, słuchajcie. Kiepsko podrzucam, muszę wam nóżki wypiąć. Och. Jest! Matko! No i popatrzcie, o! A on się mi tu jednocześnie, słuchajcie, prawie wjechał na twarz, pojechał do tyłu, no i zaświecił się na czerwono, też się zaświecił na czerwono, zwróćcie uwagę. Dlatego, że nie mamy rozgraniczenia, więc będą obydwa reagować w taki sam sposób, w miarę bloczków, które mają dostępne. No i tym sposobem dzieci tak jakby wykonują czynność dotem, bo będą go podrzucały. Widzicie? Musicie wierzyć na słowo, że kółka mu chodzą. On będzie wykonywał działalność, tak? I tym sposobem możecie zabawić się z dzieciakami w taki prosty sposób, w taką sztafetę, w której dzieci udzielając odpowiedzi, rozwiązań będą się poruszały. No ktoś by mógł powiedzieć, no okej, ale dzieci tutaj nie programują. Dzieci tu nie programują. Tak naprawdę możecie same zaplanować, na przykład, czy ułożą sobie trasę z klocków, które mają określoną długość boku, zaplanują trasę i będą na przykład przechodzić nie do mety, tylko między bloczkami, będą przeliczały, jaką odległość chcą, żeby pokonały, mogą to wszystko ustawiać tu w tych parametrach. Jeśli wy im tylko pokażecie, jak to zrobić, albo pokażecie tak, jak ja to teraz robię z wami, to możecie cały ten cykl zaplanować i ustalić z dziećmi. Bo one mogą zdecydować o tym, że wy chcecie, żeby na prawidłową reakcję im potrząsać, albo klaskać. Teraz nie będzie działało, bo nie mam nic włączonego. Ale to jest wszystko kwestia zaplanowania z dzieciakami. Więc w zależności od tego, z jaką grupą wiekową pracujecie, czy to są dzieci młodsze, czy starsze, czy już potrafią, czy już operują blokli, możecie sobie dostosować to wszystko. I wierzę, że zaplanowanie też tych kwestii kolorów i tego wszystkiego jest jak najbardziej do zrobienia przez dzieci. Więc jeśli wiecie, że działacie w blokli i chcecie dać możliwość wykazania się dzieciakom, czemu nie? Niech podziałają one na tabletach. Przejdźcie z nimi całą tą drogę projektowania, planowania, zadania i tego, co chcecie osiągnąć, ponieważ chcecie ich wdrożyć i chcecie, żeby byli współuczestnikami planowania waszej gry. Dziewczyny, jak? Podoba się? Może być taka opcja? Słuchajcie, tak naprawdę, fajnie, tak naprawdę dziewczyny, tylko od waszego pomysłu zależy, co będzie robił Dasz w momencie, kiedy będziecie mu dawały polecenia, dlatego że możemy zawsze to zmodyfikować i wywoływać określone reakcje nieco inaczej, czyli będziemy miały podrzucanie i potrząsanie i wtedy zwróćcie uwagę, w animacjach już mamy możliwość wyboru, co będzie robił. I teraz, kiedy będę potrząsać dotem, to Dasz będzie mówił daną rzecz. Aha, to są, słuchajcie, odpowiedzi akurat do zapanowania przy docie, więc to są jego charakterystyczne rzeczy. No i teraz... Widzicie? W związku z tym możecie też w kwestii takich reakcji wywoływać i tak samo można się zabawić w tą prawdę i fałsz, bo wtedy wy możecie nie planować tego, co robiliśmy lewo, prawo, tylko możecie dodać sobie element koloru i reakcji, którą wykona Dasz, bo on będzie na przykład tańczył gratulując dzieciom wykonania prawidłowo zadania, bądź będzie zniesmaczony, że w sumie to się tak zadziało. Więc to jest już kwestia, widzicie, tej interakcji, którą wytworzycie na bazie projektu, który macie wcześniej, tylko poprzez dodanie do bloczków wcześniejszych wrzucacie sobie jeszcze reakcję Dasza. No i słuchajcie, i takie myślę, że dwa kultowe projekty, które... I teraz, dziewczyny, ten projekt będzie do zrobienia zarówno na docie, jak i na Daszu. To już jest kwestia
waszej fantazji i tego, czym będziecie dysponować, więc lubię takie projekty, które są do wykorzystania przy obu robotach. Dziewczyny, otwieramy nowy projekt. Otwieramy nowy projekt, a ja w międzyczasie podeślę wam pewien link. W międzyczasie podeślę wam link. Do, słuchajcie, grafiki, wierzcie mi, że w bólu i w znoju powstała, dlatego że no, nie mam chyba ewidentnie do tego specjalnie ręki. Dziewczyny, wrzucam link, jak sobie przesunę tablet i znajdę konto. No i dziewczyny, zanim odpalę tablet, to chciałabym, żebyście się zastanowiły nad tym, czego może użyć Dash i czego może użyć Dot, żeby stać się maszyną losującą? Czy w ogóle ma taką szansę stać się maszyną losującą? Pomyślcie o tym, co ma i Dot, i Dash, i zastanówcie się, czego możemy użyć, żeby powstała nam maszyna losująca. Bo tak się będzie nazywał ten projekt. O, jakieś pierwsze pomysły widzę, że tam zaraz się pewnie wyłonią. No, czy Ula, czy ruchu? Myślimy o maszynie losującej, którą możemy zrobić zarówno z Dota, jak i z Dasha. Co ma i Dash, i Dot takiego, o, ktoś tam się domyśla, bo z dźwiękiem Ula masz rację, ale z ruchem nie do końca. Słuchajcie, właśnie oko jest tą kartą przetargową, zdecydowanie oko. I uwaga, kto pamięta, ile diodek LED świeci się w oku u Dota i u Dasha? Ile jest oczek? No dziewczyny, obstawiamy. Ile się światełek świeci? Która pamięta? Ile światełek mają wokół Dash i Dot? Widzę, że rachunki trwają tam silne. Trochę więcej. Gosia, trochę więcej. Mamy, bingo. Paulina, 12. Super. No i właśnie, słuchajcie, to 12 będzie dla nas punktem wyjścia. Będziemy działać sobie, słuchajcie, na takim projekcie, w którym będziemy chciały, żeby właśnie to oko nam się zmieniało w określony sposób.
I to będzie właśnie ten moment, kiedy będziemy używać dzisiaj zmiennych. Zmienne pozwalają nam na to, żeby wprowadzić pewne reguły, które będą determinować nasze ćwiczenie, naszą zabawę, naszą grę. Kiedy wciągniecie sobie pierwszą opcję, set, bierzecie sobie zmienną i wejdziecie na tą kropeczkę, to mamy opcję, tu mamy dodawania warunków na zasadzie, jeśli napotka na coś tam. Tu mamy, jeśli będzie padnie określona liczba. Natomiast mnie interesują kostki. Ja będę chciała, żeby odbywało się losowanie. To losowanie może się odbywać w określonym zakresie. Mnie będzie interesował zakres taki jak na kostce. Czyli od 1 do 6. Czyli może wypaść taka lub taka liczba. I teraz. Wprowadzam sobie coś, co się nazywa takimi dodatkowymi warunkami. Ta pierwsza zmienna mówi, że kiedy nacisnę start, to będzie się coś działo. Zaraz sobie ustalimy jeszcze aktywator, ale to za chwilę. Będzie się pojawiała nam jakaś liczba z zakresu od 1 do 6. W takim razie muszę sobie ustalić, to będą oznaczały poszczególne liczby. Wrzucam sobie tutaj bloczek if, jeżeli wylosowana liczba będzie równa, tu mam właśnie ten pierwszy panel, równa 1, to opcji światła mamy taki bloczek, który się nazywa eye pattern, to jest właśnie to światło wokół i kiedy kliknę na all on, pojawi mi się opcja wygenerowania, które światełka będą się świecić. Ja chcę, żeby jeżeli wypadnie jedynka, to żeby świeciły się tylko dwa światełka, dwa pierwsze. I zatwierdzam. Pojawiła się opcja custom, czyli takiego wyboru, który ja, czyli moje zindywidualizowane ustalenie dotyczące tego oka. No ale popatrzcie, mamy liczbę od 1 do 6. W związku z tym musimy ustalić takie warunki dla wszystkich pozostałych. Dlatego bardzo Was proszę, żebyście ustawiły sobie znowu dodatkowe warunki. Czyli tu znowu będzie miało równa, tym razem 2. Znowu wchodzę w światła, wybieram światło i chcę, żeby teraz się świeciły te 2. Czyli pozostałe muszę wyłączyć. OK? Ustawcie sobie proszę pozostałe zmienne od 1 do 6 w ten sposób, dobra? Daję Wam chwilę na to, bo to jest taki projekt dość wymagający. Dość wymagający. Musicie sobie dobrze ustawić oczka. Będzie też możliwość korekty tego projektu w razie czego, więc spokojnie.
Jak będziecie gotowe, to napiszcie. Dziewczyny, potrzebujemy ściągawki. Czy walczycie dalej dzielnie? No to uwaga, sprawdźcie, czy wasz projekt wygląda tak. Zaraz powiększę. I zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt tego. Ja dodatkowo dołożyłam sobie do skryptu, że chcę, żeby moim celem było naciśnięcie guzika głównego, bo chcę, aby zaczęło się to dziać w momencie, kiedy nacisnę guzik, bo chcę mieć możliwość sprawczości nad tym. Przy okazji przedstawię wam kogoś. Dziewczyny, dajcie znać, czy tam jesteście, bo nie wiem, czy po prostu potrzebujecie czasu, czy jeszcze coś się dzieje, bo nie chcę mówić dalej, nie chcę wam dokładać, jeśli nie jesteście gotowe, potrzebuję jakiejś informacji. Czy udało się wprowadzić ten skrypt, czy jeszcze chcecie rzucić okiem chwilę? Bo ja wiem, że tam jest trochę klikania tych oczek. Ok. Mam też świadomość, że w momencie, kiedy nie macie dota w domu, no to jest wam ciężko to sprawdzić, ale pokażemy. Przy okazji chciałam wam przedstawić takiego dota. Widać go? Dajcie z zielenią zazdrości. Słuchajcie, to jest taki dot, który jest w ramach takiej dodatkowej akcji, stworzony odrębnie do zakupu, jest zielony, ma taką cały zestaw ciekawych akcesoriów, można sobie rzucić okiem na stronie, ale jest zielony i słuchajcie, jest naprawdę uroczy. Uśmiecha się nawet do was. Powiedzcie mi, widzicie go teraz? Zależy mi, żebyście widziały dokładnie oko. Czy widzicie teraz? Mam dobrze ustawione. Muszę sobie rzucić sama okiem, bo wiecie, jak mam odpalony tablet, to nie widzę, gdzie jako ma. Okej, okay. Wiem, poświaty, dobra. Dobra, zaraz będzie łatwiej. Słuchajcie, popatrzcie. Uruchamiam program, naciskam guzik, i popatrzcie, w lewym górnym rogu wyświetliła się piątka, co oznacza, że komputer teraz wylosował opcję 5. O, słuchajcie, no tak mi ciężko pokazać, to wam tak nie odbijało. Musi mi zawierzyć. Słuchajcie, widzicie, tutaj się tylko z jednej strony tak świeci to oczko. Te z jednej strony, ponieważ komputer wylosował mi opcję 5, czyli zaświecił ten układ, który się pojawił podwójny. Kiedy nacisnę znowu guziczek, wylosuję dwójkę i znowu zaświecą się inne oka. Znowu zaświecą się inne oczka. Patrzę, jak wam to dać, żeby on aż tak nie dawał po oczach. Nacisnę znowu. Ale widzicie, że przeskakuje? Okej. Okay. Program będzie działał zarówno dla Dasha, jak i dla Dota. O, chyba jest. W związku z tym,
dot bądź dash, w zależności od tego, z czego będziecie chciały korzystać, wciela się teraz w tą rolę maszyny kostki losującej i to, co wysłałam wam w linku, to kółeczko, możecie wtedy zamontować sobie na obwódce i na tej obwódce wpisać sobie na przykład trudności ortograficzne albo na przykład głoski dźwięczne, bezdźwięczne albo wyniki z dzielenia. I wtedy, ponieważ tam jest też 6 pól, będziemy losować sobie dotem na przykład wyrazy z daną trudnością, albo właśnie znajdź działanie, którego wynikiem będzie to i to, bądź po prostu będzie on pełnił u nas rolę kostki do gry. Kostki do gry. Oczywiście zamiast oka możecie dołożyć jeszcze warianty kolorystyczne, które się pojawią, bądź w ogóle wyeliminować opcję oka, jeśli nie chcecie w taki sposób i wprowadzając pod tą opcję, którą wam zaprezentowałam, na przykład zamiast oka kolory, on będzie się zmieniał też losowo, tylko w zakresie od 1 do 6. Możecie zamiast kolorów wprowadzić dźwięki i wtedy, kiedy wylosujemy jedynkę, to on będzie wydawał określony odgłos. I na przykład nagrać sobie pytania kluczowe do zajęć w ramach podsumowania zajęć. Te, które pokazywałam wam na początku. Zrozumiałem, zapamiętałem, warto powtórzyć. I wtedy znowu program będzie sobie losował informację, która jest istotna. Natomiast zamiast tej opcji I pattern będziecie miało sound 1, sound 2, sound 3, 4, 5, 6 albo 10. W przypadku, kiedy macie 10 nagranych, nie musicie ustawiać tego wszystkiego, tylko sobie tu wstawicie dźwięk i wybierzecie sobie też w dźwiękach, wybierzecie sobie My Sounds i wybierzecie sobie opcję Random i wtedy on będzie losował 10, ale to się sprawdzi tylko w opcji 10, dlatego że jeżeli tu będziecie miało napisane w 9 nagrane Boom Tralala, a miałyście 4 pytania kluczowe do zajęć, no to wtedy on wam może to Boom Tralala wylosować. Więc wtedy będzie potrzebna ta opcja zmienna. Natomiast w przypadku 10 jest to oczywiście szybsza, ale tylko w przypadku 10. I tym sposobem możecie zrobić tak, że zarówno dot, jak i dash, bo możecie mieć dwie maszyny losujące i wtedy ustawicie sobie tą funkcję przy daszu. Weźmiecie sobie, uruchomicie sobie Dasha. I co trzeba będzie dziewczyny zmienić? Matko, jaką ona? W takiej aurze siedzę, matko jedyna. No właśnie, trzeba będzie zmienić funkcję Dash. Czyli zmienimy sobie tutaj na Dash. Damy tą głowę, dobra. OK. Więc uruchamiam program. Jeśli go podniosę, to losuję. Widzicie? Polosował. Och, pociągnęłam tą głowę na amen, słuchajcie. O, nie był to najbardziej fortunny ruch, bo jak go trzymam, to on reaguje w taki sposób. Wrócę jednak do wersji, słuchajcie, guzikowej, jest najbezpieczniejsza. No dobra, bo ja nie odstawiam, słuchajcie, Dasha i przez to on fiksuje. Guzik, losuję, mamy oko, guzik, przestawiło się, ok, guzik, jest, guzik, widzicie? Też będzie zmieniał nam światło w taki sposób. I tym sposobem możecie mieć dwa sparowane na przykład dasze i w taki sposób pobawić się, że będą losować dwie, na przykład jeden dasz może losować
pierwszy składnik dodawania bądź mnożenia i możecie tym sposobem z dwóch daszów zbierać informacje i mnożyć na przykład daną liczbę. Więc będzie wtedy to w takiej formie zabawowej. Jeżeli macie mniej dzieci w grupie, to może być też taka maszyna losująca na zasadzie, kto odpowiada, tam mogą być na przykład imiona dzieci. Więc taka też propozycja ostatnio padła. Więc wydaje mi się, że wielorakie zastosowanie tej maszyny może się pojawić podczas waszych zajęć. Dziewczyny, czy maszyna jest jasna? Czy coś jest jeszcze potrzebne do objaśnienia? Dzięki, Julka. To jest dla mnie bardzo cenne, że wrzucasz tam przynajmniej takie potwierdzenie, bo przynajmniej wiem, że względnie wyjaśniłam to w klarowny sposób. To jest dla mnie bardzo istotne, bo zależy mi, żebyście wyszły z takim poczuciem, że to jest komplet wiadomości, które potrzebujecie. No to dziewczyny, ostatnia rzecz, którą chciałam wam zaproponować, ale trochę chciałam ją wam zaproponować z takiej przekory. Dlatego, że kiedy wejdziemy sobie na gotowe, ja kiedy sobie wyjdę na gotowe projekty, popatrzcie, mam tu przy okazji wszystkie te, które zapisywałyśmy, maszyna, blisko, bol, te, które dostałam w ramach gry, to w ramach przejścia puzli popatrzcie tutaj, w ramach przejścia puzli pojawia się w projektach, a ja sobie go ostatnio zmieniłam, to wam się nie pojawi, to wam teraz pokażę. Pojawia się taki projekt, który się nazywa Hot Potatoes, czyli gorące ziemniaki. Gorące ziemniaki. Gorący ziemniak polega na tym, znamy grę w gorący ziemniak? Angliści pewnie znają. Słuchajcie, gra w gorący ziemniak polega na tym, że ruszamy sobie dotem, znaczy naciskamy w sumie dota, żeby uruchomić program i w trakcie działania odbywa się tu cała procedura też losowania. Ten program w oryginale z puzli wygląda tak, czyli program losuje liczbę między 2 do 10. Jeżeli wylosuje liczbę większą od 0, to sobie tutaj dodaje 1, zmienia światła i wydaje odgłos. No i muszę wam powiedzieć, że ja jak zobaczyłam na początku ten projekt tej gry w gorącej ziemniach, to się trochę złapałam za głowę, bo sobie pomyślałam, że tak intuicyjnie to nie do końca bym tak to planowała, ponieważ gra w gorącej ziemniach polega na tym, że podaje się dota, i osoba, która będzie trzymała dota w rękach w momencie, kiedy będzie on wydawał odgłos, odpada. Bądź wykonuje jakieś zadanie. Ja sobie tak pomyślałam, że wcale ten projekt nie jest taki nie do zrobienia, nawet nie znając się jeszcze do końca nazwiennych. Dlatego ostatni projekt, który mam do zaproponowania dla was, będzie wyglądał tak. Pomożecie go zresztą stworzyć. Macie już na dzień dobry pomysł, co można zrobić, żeby dot się odzywał co jakiś czas. Po prostu. Odzywał się co jakiś czas. Jakimi bloczkami możecie jeszcze się podratować, jeśli nie zmiennymi? Czy coś wam przychodzi do głowy? Na pewno potrzebne nam będą dźwięki. Dobrze, Jula. Czyli zaczynam sobie program, że kiedy nacisnę start, ja wtedy nie muszę sobie uruchamiać dodatkowych walorów, ale mogę, bo wtedy jeśli sobie uruchomię ten guzik, to wtedy ten program ruszy dopiero w momencie, kiedy ja wytłumaczę na przykład dzieciom instrukcję, a to jest tylko kwestia do dogrania. Kiedy nacisnę start, ponieważ ten start, który jest tutaj w oryginale ustawiony, to jest ten start, który jest na tablecie, to
Na przykład wyda DOT śmieszny obraz. Wybiorę sobie jakiś śmieszny odgłos. O, świetnie, poparzony, będzie. I teraz słuchajcie, tak naprawdę w momencie, kiedy uruchomię program, to on już będzie krzyczał. Ale ja nie chcę, żeby on krzyczał od razu. Czego mogę użyć, by krzyczał później, żeby krzyczał za jakiś czas? Gdzie znajdę blok, który pomoże mi wstrzymać reakcję DOTA? A jeszcze ich nie wyciągaliśmy dzisiaj specjalnie często. Ma któryś z Was pomysł? O, świetnie, Jula. Świetnie, dokładnie. Wchodzimy w kontrolę. I mamy tutaj opcję powtórz albo poczekaj. I teraz ja sobie wyciągnę opcję poczekaj. Chcę, żeby poczekał 10 sekund. To wcale nie jest dużo w kontekście zabawy dzieci. I na dodatek chcę, żeby on... Słuchajcie, to powtarzał, czyli tym sposobem 3 razy co 10 sekund on zrobi ajajaj. No to uwaga. Czeka. I teraz ta opcja może nam wystarczyć. Oczywiście większość powtórzeń w zależności od tego, co będziemy robić. Oczywiście w kontroli mamy repeat forever, czyli rób tak cały czas. I teraz, jeśli mamy takie dzieci, które intuicyjnie wyczują sobie, że to się dzieje faktycznie dość regularnie, to wystarczy wprowadzić sobie dodatkowo element. Tutaj widzicie, że jednak to się będzie działo co 5, tak? I dodatkowo jeszcze będzie odgłos jakiś, który sobie nagramy na przykład, no ale my tutaj sobie wrzucimy znowu na przykład słonia. Tu sobie wprowadzę 7, tu sobie wprowadzę 5 i tym sposobem po 7 sekundach on nam wyda odgłos, dzieci sobie podają. O! Jest awantura. Podają. Nagle usłyszą słonia i taką modyfikacją tego, co sobie tu wprowadzacie, w zależności od czasu i tych poleceń i zwrotów, możecie sobie wykonać też taką grę w gorący ziemniak. Ona nie musi być też w takiej wersji z odpadaniem, ale też może pełnić taką rolę na przykład losowania dzieci. Dziecko, na które wypadnie dźwięk, na przykład jak losujecie sobie szefów do grup. Załóżmy. Zdajecie się na los. Oczywiście możecie to zrobić w postaci tej maszyny, którą robiłyśmy wcześniej. Też jest to w pełni do wykorzystania. Chciałam tylko Wam pokazać taką opcję troszkę bardziej łopatologiczną, którą można sobie wprowadzić podczas pracy z DOT-em. Czy do tego pytania? Czy w miarę jasno? Słuchajcie, to ponieważ zakładam, że część z Was działała już w taki sposób z robotami, że właśnie planowała labirynty, trasy, to pamiętajcie o tym, że
Dota warto wyciągnąć pudełka i warto stworzyć takie sytuacje dzieciakom, w których to Dot będzie kierował Daszem, ponieważ będzie to dla dzieci niezwykle atrakcyjne, że oni poprzez swoją reakcję i poprzez odpowiedni aktywator nakłonili Dasza do jakiegoś działania. Pamiętajcie tylko o tym, żeby odpowiednio sobie sparować sprzęt, żeby wszystko sobie tam w prawidłowy sposób działało i żeby sprawdzić, czy ten program faktycznie sobie zadziałał. Wydaje mi się, że te propozycje, które wrzuciłam dzisiaj, są w łatwy sposób do wprowadzenia podczas zajęć. Zależało mi na tym, żeby te aktywności były na tyle otwarte, żebyście mogły sobie dostosować to do treści, które wprowadzacie i nie narzucały niejako formuły same, jeśli chodzi o to, o czym będą te zajęcia. Mam nadzieję, że te po prostu wykorzystacie, że będą Wam służyły w codziennej pracy i że udało mi się co nieco Wam rozjaśnić. Ponieważ mamy godzinę 20:20, wiem, że część z Was pewnie wzywają obowiązki rodzinne, natomiast zachęcam Was do tego, żeby te ostatnie minuty do zakończenia webinaru, do godziny 21:00 poświęcić na to, żeby dopytać o pewne rzeczy związane z projektami, być może macie jakieś swoje propozycje, pomysły, to wrzucajcie linki i pomysły tutaj na czacie. Jeżeli będziecie miały pytania bezpośrednio do mnie, to ja zachęcam, chętnie odpowiem. Natomiast gdyby któraś z Was uciekała wcześniej z różnych przyczyn, to ja bardzo proszę, żeby po zakończeniu webinaru w takiej ankiecie podsumowującej wpisać kilka słów na temat tego, czy propozycje, które się dzisiaj pojawiły, są ok, czy może coś można w webinarach udoskonalić, ponieważ większość z Was jest pierwszy raz i dla nas też taka informacja zwrotna jako dla trenerów będzie taką cenną wskazówką do tego, jak planować te webinary, żebyście były bardziej zadowolone. Jeżeli któraś z Was chce się czymś podzielić, to jestem dla Was do dyspozycji na czacie i jednocześnie podsumowując, zachęcam Was do tego, żeby wyciągnąć Dota z pudełka, żeby stworzyć taką przestrzeń, żeby dzieciaki mogły pokierować Daszem, żeby te interakcje się wytworzyły. I mam nadzieję, że te propozycje były dla Was ciekawe i nieco wzbogaciły Was Wasz warsztat pracy i że faktycznie będą taką bazą do podziałania. Jestem do Waszej dyspozycji, czytam teraz uważnie, co wrzucacie na czacie i zbieramy jeszcze informacje. Ja Wam bardzo dziękuję za uważne słuchanie, szczególnie tym osobom, które tam dzielnie odpisywały na informacje, bo dla osoby, która siedzi z drugiej strony, jest bardzo istotne, żeby takie wiadomości docierały, więc bardzo Wam za to dziękuję. A jak Wam się, dziewczyny, w ogóle realizuje projekt? Dzięki, Ula. My troszkę tak planując te treści, to bazujemy troszkę na takich swoich założeniach, może nie zawsze słusznych, ale mam nadzieję, że trafiamy w gusta. No, to Julka to już z góry, jak jeszcze wyjazdówka, to z góry. U nas już część dziewczyn po wyjeździe i już wszystko dogrywa. No to słuchajcie, zbieramy pytania, to co się pojawia, czytam uważnie, zamieniam się w sobie.